Cześć Wam, dzisiaj kolejny odcinek serii Ludzi z Pasją, tym razem na odległość, Marek Jankowski. Czyli człowiek, który od 10 lat w słuchawkach nadaje, pomaga, inspiruje, zapraszając fajnych gości. I w końcu udało się ustawić e, przez. To nie ocean, może nas dzieli, tak? Marek siedzi w Sheffield i dzisiaj pogadamy o, o podcastach, o pasji. O, właściwie każda pasja ma swoją jakąś tam początek, podróż, ma swoje trudności, więc czy Marek na takie natrafia, czy miał wypalenie kiedykolwiek, czy gdzieś miał ochotę na chwilę przerwę zrobić. Ale pogadamy też o biznesie, bo dużo jego podcastów jest o biznesie, a u nas w fotografii też ten aspekt często bierzemy na tapetę, więc po tym przy długim wstępie zaczynamy. Cześć Marek. No, cześć Tomku, cześć, cześć, Hej, dzięki za zaproszenie. No, ja dziękuję za w ogóle za przyjęcie. Dla mnie to jest serio stres, że się w ogóle wiesz, że się zgodziłeś, bo od, od wielu lat Cię słucham, przy wielu ja to nazywam RDC, czyli trochę różdu challenge tak zwany, czy przy wielu jakichś marszach spacerach, zawsze gdzieś tam na słuchawkach jesteś. I nie ukrywam wielokrotnie rzeczy, które Ty przedstawiałeś lub goście, których zapraszałeś, pomagały coś rozjaśnić. Więc bardzo dziękuję, serio. I co więcej, jestem zestresowany, bo tu teraz uwagę do ludzi. Te podcasty zacząłem też dzięki kursowi Marka Podcast Pro, więc teraz się trochę czuję. Przynajmniej na początku, jak z nauczycielem. Zaraz mnie opierdzieli, że coś jest nie tak. No ale dobra, pojedziemy. Marek zawsze zaczyna swoje podcasty od pytania: co ostatnio czytałeś? To ja zadam ci trochę przewrotnie. A co ostatnio słuchałeś? No, ja powiem ci więcej słucham niż czytam, dlatego że słuchanie ma tę zaletę, że można to robić w różnych okolicznościach i nie wymaga dodatkowego czasu. Słucham w tej chwili takiej książki, która ma tytuł: The Hard Thing About Hard Things. I to jest książka Bena Chorowica, takiego człowieka, który tworzył firmy technologiczne i teraz jest tam mentorem, inwestorem i tak i on mówi o różnych takich rzeczach, których trudno się nauczyć na przykład w szkole biznesu związanych z budowaniem firmy, zatrudnianiem ludzi, awansowaniem tych ludzi, tym, żeby na przykład wynagrodzenie opierało się na faktycznych w faktycznej wartości, jaką dany człowiek wnosi do organizacji, a nie na jakiejś polityce i jakichś podchodach. Więc to jest ta książka. A jeżeli chodzi o podcasty, to słucham bardzo wielu podcastów nowych, no bo, bo staram się posłuchać też tych Kursantów, ludzi, którzy, tak. których uczę, więc i, i też dać takie, jakieś, jakieś wskazówki. I ostatnio słuchałem takiego podcastu nowego. Trzy odcinki się ukazały do, do dzisiaj podcast ma tytuł e, m, pisze się to młotek mm. natomiast jakbyś to chciał przeczytać bardziej po angielsku no to młotek i to jest e, bardzo taka fajna nazwa podcast autorem tego podcastu jest Michał Kardyś a e, ta nazwa strasznie mi się podoba, dlatego że ona w jednym słowie zawiera, że to jest podcast o różnego rodzaju narzędziach technologicznych, które pomagają nam w pracy, w firmie i tak dalej. Także tego akurat podcastu słuchałem niedawno i, i strasznie mnie też cieszy i kręci to, że pojawiają się takie podcasty na bardzo konkretne tematy, gdzie możesz wiesz, wchodzisz. Potrzebujesz narzędzi, albo zastanawiasz się, nie wiem, jakie narzędzie wybrać, albo do czego dane narzędzie służy. Wchodzisz, patrzysz, Bach. Tutaj jest, jest o tym cały podcast. Także trzymam kciuki za Michała, bo, bo to jest temat, który mnie też kręci. No właśnie, trochę o tych narzędziach, bo zanim rozpoczęliśmy tego live, to, znaczy to nagranie, to dla mnie to jest w ogóle pierwsze: ludzie z pasją online, więc wymieniliśmy się tutaj do, do ludzi, mówię. Wymieniliśmy się zdjęciami, jak wygląda ten warsztat. Więc Marek, ty tam ładnie sobie te swoje narzędziownie rozbudowałeś, żeby te podcasty online robić. Także no właśnie, potrzeba matką wynalazku, to co u mnie jest ustawione, może ja dam na przebitce potem, <laughs> jak wygląda nagranie teraz z Markiem. A. Przejdźmy dalej. Dobra, a jeszcze tylko mówiłem, że mam stresa? Tak, dobra, dajcie mi jeszcze chwilę się <noise> potem rozgadam. 10 lat, Marek. Skąd się w ogóle, jakbyś się cofnął te 10 lat, to skąd się wziął pomysł na ten podcast? Jak ty to zacząłeś? Zaczęło się od tego, że napisałem książkę, która była takim podsumowaniem moich zmagań z moją, właściwie, pierwszą firmą. I w tej firmie to była firma, która organizowała zajęcia dla dzieci. Zatrudnialiśmy tam Pedagogów, to były no, głównie, głównie dziewczyny, bo, bo w, tej, w tym zawodzie to zwykle tak jest. No w Google, jak się wpisze, to jeszcze ciebie właśnie Aha. znajdzie tam o tych przedszkolach. Tam sporo no, tego no możliwe. Jest, no to internet nie zapomina. <laughs> I wyzwanie nasze, bo to była spółka moja i, i mojego przyjaciela, więc wyzwanie nasze jako właścicieli polegało na tym, żeby zaszczepić tym, tym pedagogzkom takie trochę myślenie biznesowe, no bo. bo to przynajmniej w tamtych czasach nie było wcale takie powszechne i pedagog, który kończył studia, miał dużo większą wiedzę na temat tego jak działa karta nauczyciela niż jak funkcjonuje prywatna firma. No a to są dwie trochę różne rzeczywistości. I starałem się wytłumaczyć im tym, tym naszym pracownicom i pra, pracownikom, chociaż no, tam akurat były 100% kobiety na tym szkoleniu, które im zorganizowałem, wytłumaczyć skąd to się w ogóle, jak to się dzieje, że klienci do nas przychodzą, zostawiają pieniądze i żeby potem możemy, nie wiem, wypłacić pensję i, i co możemy zrobić, żeby ta firma działała lepiej po prostu, nie tylko merytorycznie, bo na tym się nie znałem, ale jak możemy to biznesowo lepiej ogarnąć i jak one mogą w tym pomóc i się do tego przyczynić. To, to jeśli mogę od razu mhm. Ci tutaj tylko wejdę w zdanie, że Właściwie to jest tak uniwersalna rzecz. Ty mówisz o pedagogach, przedszkolach, a właściwie jak popatrzysz na dowolną działkę, taką związaną, znaczy na przykład fotografia, właśnie, że wielu fotografów, trochę gadaliśmy przed, wielu fotografów ma właśnie nie wiem, warsztaty, skill, ale żeby rozwinąć to jako działalność, zarabiać na tym, marketing i tak dalej, to oni muszą właśnie narzędzia takie biznesowe włączyć, co nie jest łatwe, bo to jest spoza tej domeny, tej, nie wiem, ich świata, tak jak u ciebie tych psycholożek. Dobra, tak. dobra to taki wtrąt tylko. No, i, i żeby, żeby też ta, ta historia nie była jakaś strasznie długa, miałem zebrany materiał, z którego przygotowywałem im szkolenie. Później na bazie tego materiału napisałem książkę pod tytułem Mała Wielka Firma. No, nie tylko na bazie tego materiału, no bo książka miała e, szerszy zakres niż, niż samo szkolenie. I pomyślałem, moja ówczesna narzeczona, obecna żona mówi: wiesz co, ale. Masz, masz tyle tego materiału, to jest tak, tak fajne, prosto wyjaśnione i trafiające, myślę, do ludzi, że powinieneś to wydać w formie książki. Ja tak pomyślałem, książka? To, to trzeba być, nie wiem, jakimś tam ekspertem, żeby pisać książkę. No ale, ale napisałem tę książkę, ona się ukazała w 2008 roku i... Szukałem sposobów na promocję tej książki. Zacząłem wtedy pisać blog pod też adresem mała i czegoś mi brakowało. Coś znaczy brakowało. No, szukałem jakichś takich niestandardowych sposobów, co można by jeszcze zrobić, żeby ta książka żyła dłużej niż tylko czas, który jest potrzebny na jej przeczytanie. I Paweł Tkaczyk podpowiedział mi, żeby nagrać podcast. Właściwie namówił mnie, bo to nie było takie proste. Ja nie, nie miałem pojęcia, co to jest podcast. On mi to dopiero wyjaśnił. Ja mówię, eee, no stary, no kto będzie słuchał jakichś tam mp w internecie. No ale namówił mnie, przekonał, zaczęliśmy ten podcast nagrywać. No i tak się zaczęło i rzeczywiście trwa od ponad 10 lat. Czyli właściwie to co, to, co było też potrzebne, to ludzie dookoła, tak? Bo ten temat też bardzo znaczy, tak? Czyli tak szczerze mówiąc, zacząłeś, napisałeś książkę, bo żona ci kazała, a, a podcasty się pojawiły dzięki też pomysłowi Pawła. Tak. To, też jest, to też jest ważne, nie? żeby mieć właściwych ludzi. I tak jak patrzę też na podcasty, to to jest sposób, tak jak książki, ale podcasty to jest sposób przebywania z tymi wartościowymi ludźmi, tymi, którzy coś dają, coś popychają, coś inspirują, coś podsuną za pomysł, więc Właściwie, no, no właśnie, więc może teraz tak trochę w stronę tych podcastów, bo w twoich podcastach jest mnóstwo takiej merytoryki, mnóstwo też takiej inspiracji też biznesowej, co zrobić, co działa, co nie działa, co warto zrobić, to masz jakiś taki właśnie główny kierunek, główny cel. Przez te 10 lat, czy on ci też tak został, czy się tam jakoś zmieniał, ewoluował? Co tymi podcastami chcesz dać swoim odbiorcom? To, to się zmieniało rzeczywiście, dlatego, że na samym, samym początku pomysł był taki, że podcast będzie uzupełnieniem książki. No i pierwsze odcinki podcastu Jeden do jeden można powiedzieć, pasowały do odpowiednich rozdziałów w książce, no ale książka miała siedem rozdziałów, więc taki podcast nie miałby okay. zbyt, zbyt jakiejś długiej przyszłości. Więc później poszliśmy w tematy, na które nam się dobrze z Pawłem rozmawiało, dlatego że wtedy nagrywaliśmy podcast we dwóch i to polegało na, na takim różnym przerzucaniu się między nami, w różnymi tam informacjami, opiniami i tak dalej. Więc mówiliśmy o, o prowadzeniu firmy, o reklamie, o brandingu, o pozyskiwaniu klientów, o obsłudze klienta, o no, wszystkim tym, co, co nas jako właścicieli firm, przedsiębiorców interesowało, czym żyliśmy i co nas kręciło i na czym się znaliśmy. Później poszło to już tak jakby przeskakując, w stronę rozmów z różnymi ludźmi, którzy znają się na poszczególnych, można powiedzieć, aspektach biznesu, i tak to w zasadzie jest do tej pory. No teraz ostatnio eksperymentuję na, na wakacjach z taką formą, która polega na tym, że zapraszam słuchaczy do podcastu, ale. Na żywo. To znaczy, robimy to w formie live'a, ludzie mogą się wdzwaniać do podcastu i rozmawiamy sobie na jakiś zadany temat w każdym odcinku, więc to jest też taki, taki eksperyment. Więc yy, cel tak naprawdę od początku jest taki, gdybym miał to wspiąć jakimś jednym parasolem, żeby dawać przedsiębiorcom wiedzę, inspirację, yy, taką bardzo praktyczną wartość, która może im pomóc w prowadzeniu firmy. Dlatego że. Yy, Zacząłeś o tych, o tych ludziach i to jest 100% prawdy. To znaczy, ludzie są potrzebni, żeby, żebyśmy mogli gdzieś poprzerzucać się z kimś jakimiś opiniami, przegadać jakieś problemy, zastanowić się. No, jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna, i zawsze takie zewnętrzne wsparcie jest, jest fajne. Problem polega na tym, że bardzo często przedsiębiorca nie ma takiego wsparcia. Dlatego, że jeżeli nie jesteś z rodziny, gdzie inni prowadzą firmy, jeżeli twoi znajomi pracują na etatach to jesteś bardzo samotny jako przedsiębiorca, no bo nie, nie na każdy temat możesz pogadać, nawet jeżeli masz pracowników, to nie na każdy temat możesz pogadać otwarcie z pracownikami. Nawet jeżeli masz, jesteś w związku, masz partnerkę czy partnera, no to też nie zawsze chcesz ich wciągać w pewne rzeczy, bo oni mają swoją, wiesz, swoją pracę i, i też nie do końca siedzą w tym temacie, poza tym czasami nie chcesz ich martwić albo... Gdzieś no, chcesz, chcesz zastanowić się nad pewnymi rzeczami bez ich udziału, no więc to, to, to jest, jest trudne. I ja wiem, jak zaczynałem prowadzić firmę, że bardzo odczuwałem mocno tę samotność i, i gdzieś e, chciałbym pomóc tym, tym przedsiębiorcom, którzy są w podobnej sytuacji, żeby dać im. Wsparcie w formie właśnie takich rozmów, takich, takich różnych tam przemyśleń, różnych ludzi, którzy z niejednego pieca chleb jedli, jak pewne rzeczy w biznesie rozwiązywać, więc, więc no to jest taka, myślę, główna idea. Główny, gdybym miał jednym słowem powiedzieć, na czym mi zależy w moim podcaście, to to jest użyteczność, żeby. To, o czym tam się mówi, dawało się w jakiś sposób zastosować w praktyce. To nie, nie chodzi o to, żeby to była instrukcja jak z IKEA, zrób to ABC, bo to no, w biznesie ciężko o takie instrukcje, ale żeby to zawsze była jakaś, jakiś materiał do przemyśleń i, i do działania w końcowym. Rezultacie. Czyli użyteczność i, i trochę walka z samotnością, no. Daję, ukryty powód. Znaczy to jest dosyć też ciekawy temat, bo jednym z powodów, dla którego ja te swoje fotokawki zacząłem robić, to też była ta właśnie taka samotność, że wiesz, w korpo to się szło na kawę i było z kim pogadać. Z ludźmi, którzy mieli podobne problemy. Rzeczywiście im wyżej jesteś w hierarchii, no to jest tak jak mówisz. Znaczy ciężko, nie wiem, innemu kierownikowi powiedzieć, że u siebie w zespole są problemy, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze wychlapie to gdzieś tam wyżej i potem my będziemy mieli kłopot, będziemy musieli się tłumaczyć. Trochę się maski przybiera, ale jak się ma freelancerkę, to rzeczywiście doskwiera taka samotność i, i nie wiem, e, są mastermindy jakieś, tak, czy grupy, czy właśnie, e, czy jakieś takie możliwości zebrania się w kupę ludzi o podobnych problemach, ale, ale podcasty, to co ty robisz, no to jest, to jest, zaraz dojdę do tego kolejnego pytania, to są wartościowi ludzie, to są właśnie takie osoby, z którymi chcesz pogadać. No i właśnie, Marek, tak. Masz jakiś taki, nie wiem, klucz tego, jak wybierasz gości do odcinka? Mam, taki, wiesz... mam, tak, no, tak. Masz. Znaczy, taki pierwszy chyba element jest taki, żeby człowiek, którego zapraszam, przychodził tam nie dla sławy i nie dla pieniędzy, tylko żeby przychodził tam podzielić się wartościową wiedzą swoimi doświadczeniami z zakresu o jakim będziemy rozmawiać. Bo to jest niestety dość częste, że zgłaszają się osoby, które okej, okay, mają wiedzę, świetnie się zdają na swoim temacie, natomiast ich celem nie jest to, żeby pomóc słuchaczom. Ich ich być może gdzieś tam jest to, nie wiem, piąty w kolejności cel, ale ich głównym celem jest autopromocja i to jest. Znaczy, do ciebie uderzają ludzie i mówią, hej, zrób ze mną wywiad, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. I, I to do jest. to portfolio. No, to jest coś, czego staram się unikać, dlatego że no, podstawowym kryterium dla mnie jest właśnie użyteczność dla słuchacza. Mhm. I też, kiedy ja szukam gościa, bo mam pomysł na jakiś temat i chciałbym o, o, kim, o, o tym z kimś pogadać, to też szukam takiego rozmówcy, który widzę z różnych aktywności w internecie, które no łatwo znaleźć, um, że to jest osoba, która wiesz. Nie wychodzi tylko. I yy, jak ma prezentację 15-minutową, to przez 13 minut mówi o, o sobie i swojej firmie i tutaj zachwala, jaka jest świetna, a przez ostatnie dwie minuty mówi: Dobra, to tutaj zapiszcie się na moją listę mailingową, to tam dostaniecie dodatkowe informacje. Tylko daje wartość. Wychodzi z takim nastawieniem, że ja wykorzystuję te 15 minut po to, żeby pomóc tym ludziom, którzy mnie słuchają, a jeżeli ja im pomogę, i to jest, to jest klucz, jeżeli ja im pomogę, i oni będą mieć wartość z tych 15 minut, to oni sami do mnie przyjdą. O więcej i wtedy będę mógł im sprzedać. Więc to jest takie nastawienie, które z mojego punktu widzenia jest bardzo cenne i to jest takie no, podstawowe kryterium doboru gości. Jasne, że oni się no, muszą znać na tym, o czym mówią. Jasne, że um, oni powinni mówić też ciekawie, zajmująco. To, to, to wszystko są atuty, ale gdybym miał powiedzieć o jednej rzeczy, to jest właśnie to, że mają, są nastawieni na dawanie, a nie na branie. No, no dobra, to masz ludzi, masz swoją misję, użyteczność, ale jesteś taki, że cię tak kręci w tych podcastach. W sensie że nagrywanie, to codzienność, czyli przygotowanie, research, zaproszenie, a potem nagranie tu. Masz takie ciareczki, jak, o, ale podcast zrobiłem. Jesteś, wiesz, bo w fotografii to, to czasami patrzysz na zdjęcie i serio masz ciary. Zdarzyły ci się takie ciary przy podcastach? Zdarzyły mi się, tak. Znaczy, to się zdarza najczęściej. Znaczy, w ogóle podcast to jest spotkanie dwóch ludzi w takiej formule, jakiej ja nagrywam, no bo można nagrywać w różnych formułach. Ale w, w takiej formule, kiedy ja robię wywiady z ludźmi, to spotykasz się z drugim człowiekiem. I no, po nagraniu tam wiesz, po, po 10 latach nagrywania to rzadko jest tak, że, że to są moi najbliżsi przyjaciele, no bo oni się już dawno skończyli. Bardzo często nagrywam z ludźmi, których znam gdzieś tam z internetu, albo na przykład, nie wiem, ktoś mi ich polecił, albo gdzieś tam na nich trafiłem. I ja ich poznaję też w trakcie tej rozmowy. Czasami to jest naprawdę mega fajne, jak rozmawiasz z kimś. I myślisz sobie, wow, ale to jest, to jest mega, mega człowiek, robi świetne rzeczy, opowiada o jakichś genialnych sytuacjach. Jest wartość w tym, o czym on mówi. I już, już wiesz, widzisz, jak, jak ludzie tego słuchają i, i to ich nakręca, więc to, to są takie momenty, myślę, o jakich, jakich mówisz. I taka najbardziej hmm, chyba. Hmm, Chociaż no nie wiem. Znaczy Chciałem powiedzieć o tym, że, że naj, najczęściej to się zdarza wtedy, kiedy odkrywasz jakiegoś gościa, o którym nikt nie wie. I zapraszasz okay. osobę do rozmowy, która nie jest wiesz, nie występuje na konferencjach, nie pisze książek, i, i nie wiem, nie, nie ma jakiegoś tam popularnego konta w jakimś mediach. Ten pierwszy, kościowym. który odkryje tą perełkę. Tak, i rozmawiasz z takim człowiekiem, o którego istnieniu nikt nie ma pojęcia, i ten człowiek mówi takie rzeczy, że ty już wiesz, że ludzie będą podjarani po prostu słuchaniem tego i pomyślą: Wow, ale mega Koleś. Więc to, to, to jest super, ale z drugiej strony może być też tak, że rozmawiasz z kimś, kto ma, ma publiczność, ma, ma dotarcie, ale udaje ci się wyciągnąć z niego jakiś taki element, o którym nie myślałeś wcześniej, nie? To myślę, to, to może być trochę podobne to do fotografii. Tyle analogii właśnie, Marek, tak. tyle analogii, że to łapu Serio, no. Jest właśnie to, co mówisz. Znaczy, każda sesja to jest portretowa, to jest spotkanie z sobą. I teraz tak, nie wiem, jak weźmiesz jakąkolwiek modelkę, która ma tam takie swoje kata wyćwiczone, nie, że zawsze te same pozy i to wszystkie są super, ale uda ci się właśnie zrobić takie zdjęcie, jakiego ona nie ma, to jest dokładnie to, co mówisz. Jak Aha. znajdziesz znowu taką perełkę i jakiś portret i naprawdę sporo. A ja pamiętam jedną taką sesję, kiedy miałem jednej piosenkarce, robiłem, która wracała na scenę. Co ja, po tej sesji, to siedziałem do trzeciej w nocy i słuchałem różne jakieś stare muzyki. Tam tego się słuchało jakoś, bo, bo to w ogóle tyle mi inspiracji dała ta sesja. Zdjęcia, ona była zachwycona. Zrobiliśmy świetne zdjęcia dla niej, ale po, ja z tej sesji wyniosłem nie tylko zdjęcia, tylko po prostu właśnie te takie ciarki tego zderzenia z inną osobą, która była charyzmatyczna, która po prostu samo przebywanie z nią było coś niesamowitego. A jeszcze do tego zrobiliśmy super zdjęcia. Mnóstwo analogii. Właśnie dlatego, Marek, też nie ukrywam, gdzieś tam w tyle głowy mam, że, że, że jest bardzo dużo podobieństw między twórcami dowolnej, nazwijmy to, działki, zwłaszcza tymi, którzy potem włączają biznes jeszcze. No właśnie, dobra. Ej, czekaj, bo to by było o tych ciarach. A powiedz mi, e, a jakieś takie dziwne rzeczy ci się zdarzyły? Jakieś podcasty takie dziwaczne, które słuchasz i mówisz, o, co to w ogóle jest? Albo że się tak uśmiał, że tam wiesz, e, sobie potem zapuszczasz jeszcze jako dobre słuchary. Ehm, wiesz, co? Z, 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 raczej, znaczy, nie, nie przypomina sobie jakiejś takiej sytuacji bardzo. E... Bardzo egzotycznych, czy, czy jakichś takich? No, raczej staram się przygotować do rozmowy i panować nad nią na tyle, żeby, żeby gdzieś to ogarnąć i też zapraszam gości, których wcześniej chcę poznać, dowiedzieć się. Mm -hmm. Nawet jeżeli nie znam ich osobiście, no to szukam informacji o nich, obserwuję ich w różnych sytuacjach. Więc raczej, raczej nie mam to tego research. typu. Tak, no, no, staram się naprawdę przygotować. Nie mam, nie mam taki, tego typu jakichś mega wielkich zaskoczeń. Takie zaskoczenia chyba najczęściej zdarzają się właśnie wtedy, kiedy to jest osoba, która nie jest bardzo aktywna gdzieś w internecie i, i okay. znam, znam ją dość słabo. Czasami mam takie sytuacje, że rozmawiam z kimś, nawet niekoniecznie wiesz, gdzieś na, na Skype'ie, czy, czy, czy że to jest taka rozmowa jeden do jeden, ale wymienimy jakieś wiadomości czy coś takiego. I mam takie przeczucie, że. Jest tutaj potencjał na, na jakiś fajny podcast. I czasami umawiam się na jakąś krótką rozmowę, żebyśmy żeby chcę, chcę o coś dopytać i wiesz, i to jest takie przeczucie: może to być fajne. I, i ten, ten moment, może, może nie dziwny, ale ten moment zaskoczenia jest, jest takiego bardzo pozytywnego zaskoczenia: jest wtedy, kiedy nagrywamy i wow, w ogóle no jest, jest, super. Tak, chciałbym dla równowagi powiedzieć też o negatywnych zaskoczeniach. No właśnie, miałeś jakieś I takie wtopy, czy wiesz, takie... Wiesz co, wtopy, wtopy, znaczy wtopa z mojego punktu widzenia jest wtedy, kiedy umawiam się z kimś na rozmowę w takim przeświadczeniu, że, że ta osoba spełni te moje kryteria, czyli właśnie będzie nastawiona na dawanie wartości, a ta osoba mi wyskakuje w trakcie rozmowy z jakimś takim tekstem wiesz. No no, no no, bo ja się tutaj będę reklamować. A, I to jest od razu tak. wiesz. Po prostu um, no, to, to jest dla mnie wiesz, to, taki sygnał, no tak. że ja w tym momencie muszę się spiąć, i docisnąć tę osobę tak, żeby poza tym, że ona sobie ma, ma taki zamiar, że się będzie reklamować, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej tej wartości. Więc... A potem w montażu pousuwać. Co tam? To jest znowu analogia. W selekcji też mogę wyrzucić. Ta, ale, ale też staram się, znaczy, ja naprawdę bardzo rzadko wycinam jakieś rzeczy. To jeżeli się zdarza coś takiego, to albo jest jakaś kwestia techniczna, no to jest o, oczywiste. Pamiętam jeden fragment, nie, nie, nie chcę mówić dokładnie o co chodziło, ale rozmawiałem z, i, i zapytałem mojego rozmówcę o jego y, dzieci. Mhm. I, I jakby, no nie, nie chcę mówić, bo okay. nie chcę, żeby to wiesz, jakby się kompletnie kojarzyło, ale, ale sytuacja była taka, że, że później ten, ta osoba powiedziała, no, jak, jak chcesz, to możesz to zostawić. Natomiast nie wiem, czy to będzie wartościowe dla słuchaczy. Mhm. I. No, no jakby wiesz, bez sensu teraz mówię. no, Bo, bo mówię mhm. o czymś, o czym nie, nie chcę powiedzieć tak naprawdę. Ja, no, rozumiem. No, no, ale już... to, to była sytuacja, która generalnie zahaczała o życie prywatne. Cel mojego pytania był taki, na ile biznes z życiem prywatnym powinien się przeplatać. Ej, też Na, mam takie pytanie. No, no, natomiast <laughs> no, to wiesz, ale to znaczy nie, ma, nie ma nic złego w zadawaniu takich pytań, tylko czasami po prostu um, odpowiedź może, może być um, taka, że, że faktycznie dojdziesz do wniosku, jeżeli to zostawię, no to okej, okay, nic się nie zmieni. Natomiast, czy ten fragment wnosi coś do tej rozmowy? Nie, czy może wyrządzić ewentualnie, mieć jakieś negatywne skutki. Prawdopodobnie nie, ale jakieś tam, nie wiem, istnieje minimalne ryzyko i ja, no po co, po co jakby psuć coś? No, jasne. Znaczy, ja, ja miałem taką sytuację, kiedyś robiliśmy z fotografami ślubnymi. Świetni fotografowie ślubni i para, małżeństwo fotografujące. I oni podczas tego wywiadu się wygadali, że mają jakiś taki patent na uszczęśliwianie klientów. I jak już to. Potem ale tak już podczas samego wywiadu, właśnie ludzie z pasją, kurcz, mówić, nie mówić. No powiem i w końcu, jak to powiedzieli, to potem wiesz, co jednak to usuną. jak ktoś to obejrzy, to potem powiedzą, że my to też koniecznie chcemy, przecież obiecaliście, nie? Także, no rozumiem. Ale jakieś takie wtopy na zasadzie. No dobra, może nie w topy, ale coś zabawnego takiego, nawet przy słuchaniu innych podcastów, może jakieś takie dziwne podcasty, które po prostu ciebie, wiesz, zwaliły z krzesła i mówię, co to w ogóle jest? Nie muszą być twoje. No. Nie, 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 no, czy tak się zastanawiam, no, moje to, wiesz, tutaj niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć, bo ja to rzeczywiście dość mocno Zajmiesz planuję, no. jeżeli chodzi o cudze podcasty, to tutaj, ponieważ to nie są, są live'y, no to... Mhm. To tutaj takie ryzyko jest ograniczone. Czasami niektórzy wrzucają gdzieś wpadki, na przykład na koniec podcastu. Ja też zresztą zrobiłem parę razy coś takiego, że, że same te wpadki wycięte, czy jakieś pomyłki wrzucałem. Ale jeżeli chodzi o dziwne podcasty, to są takie podcasty. Znaczy, to, to, jest, to się zdarza najczęściej wtedy, bo ja, ja słucham raczej podcastów o tematyce, która mnie interesuje. Albo słucham podcastów moich kursantów, żeby zobaczyć, jakim idzie. A wiesz, no, nie, to nie jest tak, że siedzę i myślę, hmm, jakiego dziwnego podcastu dzisiaj posłuchać. Nie? I tutaj... Ale zdarza się tak, że ktoś, kto chciałby nagrywać podcast, przychodzi do mnie i mówi: No bo chciałbym nagrywać podcast, na przykład, o szydełkowaniu. I zastanawiam się, czy to w ogóle jest temat na podcast, nie? Może być. Chyba, ja... że chcę nagrać szydełkowanie. <laughs> I żeby, żeby dać tej osobie jakąś inspirację, no to ja wtedy szukam takich podcastów, które pasowałyby do, do tej tematyki okay. na przykład, nie? Albo ktoś mówi, szukam podcastów, które mają jakąś ciekawą formę, które mogłyby mnie zainspirować. No i zdarza się, że trafiam na jakieś takie podcasty. Zwykle to są takie dziwne podcasty, to są podcasty tworzone przez komików. No okay. i one są, wiesz, one są celowo dziwne. No jest taki podcast, który kręci się wokół. Toalety, można powiedzieć. Znaczy, to, to, to są historie Życiowe. toaletowe, jest komik, który zaprasza swoich gości i rozmawiają o różnych dziwnych rzeczach, które e, są związane z toaletą. Nie? Jak tam, nie wiem, wy, wychodził na scenę i nagle miał jakiś tutaj skręt żołądka i zamiast wyjść na scenę, pobiegł do toalety. No, albo albo coś, coś tam się przydarzyło, więc no, to jest dość dziwny chyba podcast. Z dziwnych podcastów, powiem ci, jest też taki. Ja nigdy, nigdy w życiu nie oglądałem gwiezdnych wojen. No weź. No Poważnie. Ja... Natomiast to Gwiezdne Wojny mają ciebie, swoich no. fanów i powiem ci, że po, po takim jednym podcaście, na który trafiłem, nie wiem czy chciałbym oglądać Gwiezdne Wojny, bo to chyba coś robi z mózgiem. Bo jest, jest taki podcast, który nazywa się Star Wars Minute. I Star Wars Minute to jest podcast, w którym dwaj goście w każdym odcinku rozmawiają o jednej minucie. Z filmu Star Wars. I taki jeden odcinek może trwać wiesz, pół godziny, więc oni pół godziny opowiadają o jednej minucie filmu. I teraz uważaj. Wybierają te sceny, tak? Nie! Oni omawiają po kolei każdą minutę, włącznie z napisami końcowymi, które trwają 8 minut, więc jest 8 minut o napisach. No, przepraszam, 8 odcinków pół godzinnych. O napisach końcowych. Więc to już jest naprawdę korba, nie? No i, i są, są takie. To, to Jest też taki podobny podcast, gdzie spotykają się dwaj goście i przez cały rok, co tydzień nagrywają odcinek o tym samym jednym filmie, na przykład tam Seks w Wielkim Mieście 2 umawiamy się, że o tym filmie będziemy nagrywać w tym roku i co tydzień wypuszczamy półgodzinny odcinek na temat tego samego filmu. No to jest to takie troszkę, powiedziałbym, ekscentryczne z mojego no, punktu widzenia. To bodajże chyba, albo Van Gogh, bodajże, czy, czy nie wiem, któryś z tych impresjonistów, on, co jakiś czas malował obraz tego samego miejsca. No wiesz, wyłaził tam za, za domek do ogródka i malował ten sam obraz. No ale I wiesz, to ale ciekawe... to dla mnie ma sens, nie? Dlatego, no. że w tym momencie y, też widz, śledząc te obrazy, może porównać no tak. jego rozwój Zmieniał, Jego patrzenie no. świata nie to no, tak jakbyś ty robił zdjęcie, No trudno robić zdjęcie tej samej modelki, bo ona też się zmienia. Ale to też jest mega. I no na nie, pewno no widziałeś coś takiego, najlepiej. jak no jak, jak fotograf robił zdjęcie swojej córki, od narodzin do tam tak, 18 tak. roku życia, co, co miesiąc czy codziennie, no. dokładnie. I to jest mega. Dlatego, że, że to ci daje w ogóle fotografia, która jest uchwyceniem ułamka sekundy. Ona daje ci perspektywę lat. To, to jest niesamowite. No ale, ale trochę powiem ci, no, znaczy, o ile no tak. to, to rozumiem i szanuję i w ogóle mega szacunek za, za pomysł i konsekwencje dla takiego fotografa, no to nagrywanie odcinka o każdej minucie Star Wars uważam za do dosyć mocno takie. Znaczy to, to już są naprawdę tacy hardkorowi fani. Mm -hmm. No widzisz, ale to w ogóle akurat teraz powiedziałeś o, o tym, że to jest powiedzmy z tym, z tym robieniem czegoś e, cyklicznie. To jest akurat dosyć ciekawy temat tego, nazwijmy to e, zarejestrowania całego procesu, typu fotografia procesu, a omawianie jednego tematu na przestrzeni lat, to też zaczyna trochę, wiesz, no jak przeczytasz lekturę w szkole tam w podstawówce, bo cię zmuszą, a potem do niej wracasz na doroślaka, to też inne rzeczy odkryjesz. No ale a tak kończąc ten temat z Wangongiem, to chyba okazało, nie wiem czy Wangong chyba inny, ale jak malował ten sam pejzaż. Zresztą okazało się, że miał kataraktę w oku i on coraz inaczej kolory postrzegał. Jak mu ją usunęli, to on wyrzucił część obrazu, bo mu się kolory nie podobały. Więc już całą historię medyczną skasował. No dobra, pogadaliśmy trochę o, o, o samych podcastach i o dziwnych, i o ciekawych, i o pasji, i o, o, o tym, co ciebie kręci. A chciałbym teraz przejść trochę, tam ugryźliśmy ten temat, to znaczy te biznesu i rodziny jeśli możemy, jak nie to tam w zieniu lecimy dalej Śmiało. ale mówię znowu tak przez analogię, bo właściwie dla mnie ten kluczowy czynnik tam sukcesu dowolnego twórcy to jest taki, że on musi do aspektów tego warsztatu technicznego typu u ciebie będzie to jakość techniczna podcastów, obrazu, przy wideo i tak dalej, plus oczywiście cała ta merytoryka to dochodzi aspekt biznesowy, jeżeli prowadzisz firmę dookoła tego. W fotografii będzie to dołożenie do wszystkich rzeczy związanych z, z aparatem, sprzętem, retuszem, e, portfolio i tak dalej. Znowu aspektu, jak się zareklamować, jak zaistnieć na tym Instagramie, e, jak zarabiać, jak się wyceniać i tak dalej. Te rzeczy zaczynają się łączyć, wielu z tym ma kłopot, to są dwie różne domeny. E, a teraz bym chciał właśnie przejść ten aspekt biznesowy. Czy ty zarabiasz jakoś na podcastach? Czy ten aspekt biznesowy w ogóle jest obok podcastów, czy się już. Jakoś łączą? Jakie są wyzwania dla ciebie w związku z tym? Zarabiam na podcastach w tym sensie, że no, robię kurs dla podcasterów i promuję go przez podcast, więc to jest można powiedzieć okay. taki. Sam podcast nie, nie, nie jest źródłem przychodów, natomiast jest kanałem do promocji tego kursu. No i jeżeli chodzi o przychody z podcastu, to zdarza mi się czasami współpracować ze sponsorami i to, to są rzadkie sytuacje, ale, ale się zdarzają. Poza tym to są przychody z afiliacji. No, kiedy goście w moim podcaście mówią o książkach, no to linki do tych książek, okay. które są u mnie na stronie, to są linki afiliacyjne. Czy czasami polecam jakieś oprogramowanie hmm. i to też są linki afiliacyjne. No ale to, to, to są, wiesz, to są jakieś tam drobne kwoty. z mojego masz punktu... biznes? No właśnie. Znaczy ja mam, ja mam firmę, która wydaje czasopismo. To jest w ogóle inna zupełnie branża, inny... Inny rodzaj działalności. Dla mnie podcast zawsze był taką odskocznią od, od prowadzenia firmy. Mimo, że jest to podcast o prowadzeniu firmy, to, to dla mnie to było zawsze bardziej hobby. I tak naprawdę, w momencie, kiedy zdecydowałem się nagrywać podcast regularnie co tydzień, czyli trzy lata od dziś właściwie, prawie, prawie dokładnie, bo to był koniec lipca 2016, kiedy pomyślałem, jeżeli ten podcast miałby mieć jakiś wymiar biznesowy, to on musi się ukazywać regularnie. No bo trudno, wiesz, no, budować biznes na, na, na czymś, co traktuje się jako hobby i robi się wtedy, kiedy przyjdzie ci ochota. Jeżeli to ma być biznes, no to, to tak jak każda praca, to trzeba wykonywać regularnie. I zacząłem to nagrywać regularnie po to, żeby samemu. Dla siebie sprawdzić, czy taka częstotliwość jest dla mnie osiągalna, czy to mnie nie zmęczy, czy to mnie nie znudzi i jak ja się z tym będę czuł. No i czuję się dobrze przez ostatnie trzy lata, i, i w, więc, więc to, to było coś, co mnie przekonało, że ja mogę. Myśleć o tym, żeby ten podcast właśnie gdzieś próbować monetyzować. No i wtedy pojawił się kurs, wtedy pojawiły się gdzieś tam jakieś pierwsze współprace, bo wcześniej też celowo, jeszcze wtedy z Pawłem nagrywaliśmy, mówiliśmy, my nie chcemy mieć żadnego sponsora, dlatego że. Znaczy, nie, nie wiem, czy myśmy to nawet tłumaczyli jakoś bardzo, ale nie chcieliśmy, dlatego że to by dla nas oznaczało zobowiązanie, z którego nie bylibyśmy w stanie się wywiązać, no bo nagrywaliśmy wtedy nieregularnie. No, no dobra, czyli właściwie masz gdzieś działkę biznesową, w podcastach, w twórczości się tam te aspekty biznesowe załatwiają. Czyli właściwie masz to te, te wydawnictwo, tam idziesz jak do pracy. Jak to wygląda? W sensie wiesz co, ja tam wiesz, już w ogóle wtedy, znaczy w tej chwili ja tam w ogóle nie idę. To, to było tak, że ja rzeczywiście stworzyłem to wydawnictwo. To jest wydawnictwo, które wydaje czasopismo branżowe pod tytułem Branża Dziecięca, które trafia do sklepów z zabawkami artykułami dla dzieci. I na początku to byłem ja. To byłem ja, ja tam nie wiem, wszystko tworzyłem, pisałem wszystkie teksty, składałem to, wysyłałem do drukarni. I oprócz mnie był, był drugi człowiek, który zajmował się sprzedażą reklam. Co na początku było rzeczywiście, no wiadomo, dużo, dużo trudniejsze niż wtedy, kiedy czasopismo już jest okrzepłe, i istnieje na rynku pewien czas. A w tej chwili to jest zespół zupełnie niezależny ode mnie. Ja w tej chwili widzę wydrukowane czasopismo, które do mnie przychodzi, tam jest redaktor naczelna, jest kilka osób, które się tym zajmuje i no ja jestem właścicielem i, i tam wiadomo, no podejmuję jakieś strategiczne decyzje i tak dalej, ale nie jestem na co dzień zaangażowany w tworzenie tego czasopisma. Czyli wychowałeś dziecko, podrosło, a ty tylko z boku się przyglądasz, że tam w razie czego po prostu będzie ten, no to super, no to chyba o to chodzi w przedsiębiorczości, żeby tam postawić na własne te nogi te, tą, tą swoją działkę. Tak, czy znaczy właśnie i to jest mega, mega ważne, dlatego że nie zawsze przedsiębiorca musi odchodzić ze swojej firmy czy, czy musi zupełnie oddać ją w inne ręce. Ale z mojego punktu widzenia, jednym z celów bycia przedsiębiorcą jest wolność, jest swoboda podejmowania decyzji. Jeżeli Twoja firma okrzepnie na tyle i zbudujesz ją w taki sposób, żeby ona mogła działać bez ciebie, to masz. Totalną wolność, bo ty możesz dalej się w nią angażować. Nawet jeżeli tam dalej zostaniesz. Dokładnie, znaczy ty możesz, ale nie musisz, i to jest super fajne. No to Gites. A pracowałeś w ogóle kiedyś na etacie? W radiu tak? Tak, pracowałem na etacie. Tak się składa, że pracowałem na etacie wyłącznie w radiu. Znaczy w trzech stacjach radiowych po kolei, ale to była za każdym razem praca dziennikarza radiowego. Pracowałem najpierw w Wrocławiu. To tam od 9 do 17, czy to jednak, wiesz, trochę inaczej wygląda? Trochę inaczej, bo no wiadomo, tam w Radiu to wszystko jest podporządkowane gdzieś tam ramówce i, i temu jak, jak ten, więc pracowałem właściwie, można powiedzieć, całą dobę. No bo kiedy prowadziłem audycje, to były to audycje na początku w nocy, tam wiesz, od, od pierwszej w nocy do szóstej rano na przykład. Zdarzyło mi się kiedyś zasnąć na takiej audycji. Ale to był tak, to, był, to była jak była powódź we Wrocławiu i, i część ludzi. Nie była w stanie dojechać do radia, i wiesz, i trze a trzeba było prowadzić program. Myślałem, że podczas swojej audycji, żeś Podczas zasnął. mojej audycji. Tak, tak było. Znaczy, yy, wiesz. Myślę, to się był... na sesji nie zdarzyło zas? Yy, no, na, na sesji może jest trochę trudniej, ale teraz wyobraź sobie taką sytuację, że wiesz, jest radio, gdzie masz powiedzmy, nie wiem, ośmiu DJ-ów tak zwanych, czyli ludzi prowadzących programy. I no wtedy puszczało się muzykę z płyt, nie z komputera, tak jak teraz. Yy, z tych ośmiu. Trzech jest na przykład odciętych, dlatego że, że jest powódź. Oni nie są w stanie dojechać do radia. Zostaje pięciu i oni muszą ogarnąć i codziennie, wiesz, i masz tak, że masz program na przykład od 13 do, do 16, a potem od pierwszej w nocy do 6 rano, bo, bo brakuje ludzi. I podczas jednego takiego nocnego programu po prostu zasnąłem, no tak było i była cisza na antenie. Na szczęście, znaczy na szczęście prezes też słuchał w nocy, My śmialiśmy się, że prezes słucha zawsze. No i prezes, oczywiście on dzwonił do mnie, ale w studiu radiowym no, ten telefon nie dzwoni, no bo, bo nie może wiesz, coś ci dzwonić jak prowadzisz program, tylko miga ci lampka na pulpicie. Tutaj mała wskazówka, jak śpisz, to nie widzisz, że lampka ci miga. Więc prezes dzwonił do mnie, no ale ja nie odbierałem, bo też nie wiedział, co się stało, nie? Że, że nagle skończyła się piosenka i jest cisza, więc zadzwonił do ochroniarza, u którego tam dzwonek telefonu dzwonił w nocy. No i ochroniarz przyszedł mnie obudzić. I nie, nie wiem, ile ta cisza trwała na antenie, tam nie wiem trzy minuty, coś takiego, no ale... ale... nie tak. dali pospać. A, weź. Właśnie jednym z swoich najpopularniejszych chyba podcastów jest ponad dwie godziny, dwie dwadzieścia z tego, z Miłoszem Brzezińskim. Za, za to w ogóle ci bardzo dziękuję, bo ja na Miłosza już padłem dawno, dawno temu, czytając jego głaskologię, słuchając, bo on też świetnie to czyta, ale tak. głaskologię, tam dużo książek napisał, ale potem trafiłem znowu, pojawił się u ciebie, on o jednej rzeczy właśnie mówił, o śnie, jak, on jest, jak to jest ważny sen, tak żeby być produktywny, żeby nas bardziej lubili i tak dalej. Także czasami jak słucham jakichś rzeczy, gdzie ktoś mówi, żeby osiągnąć sukces, to tam ogranicz ilość snu, tam tylko trzy godziny ci wystarczą, że miał więcej czasu na pracę. Jaki to debilizm jest. E, dobra, także dobrze ci dali pospać, na pewno reszta audycji była lepsza. A, no dobra, a, a pamiętasz to przejście z etatu, czyli z pracy w radiu na własne? Co takie były takie, wiesz, miałeś jakieś obawy? E, musiałeś mieć, no, ale co, co było takiego trudnego w tym przełączeniu się czy może, ci po, 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 czy może ci pomogli? powiedzieć, ej, sypiasz na audycjach? Nie, nie. Sobie... To, to, to już było, to, to było parę lat później. Jak, znaczy, to było hmm. tak, że ja jeszcze, będąc w liceum, myślałem o tym, że chciałbym mieć własną firmę. To zawsze mnie to kręciło, zawsze czułem, że, że chciałbym wieś, tak robić coś swojego. Hmm. No i pracowałem w tym radiu i to była mega fajna praca i, i bardzo mnie to kręciło, ale już tam po, po nie wiem, po siedmiu latach takiej pracy w yy, Pracowałem we Wrocławiu i wszystko w tym radiu robiłem. Naprawdę. Znaczy ja To już była trzecia stacja radiowa, w której pracowałem. Byłem i reporterem, i prowadziłem programy, i poranne, i listę przebojów, i no, no wszystko robiłem, co się da robić w radiu. I trochę mnie to już nużyło. Chciałem, wiesz, czegoś innego. Więc no, odszedłem z radia, żeby, żeby założyć swoją firmę. I... Ale to tak właśnie na zakładkę. Znaczy najpierw odszedłeś, po, żeby założyć, czy już tam wcześniej coś podbudowałeś jakieś podwaliny. Znaczy, no, myślałem o tym, jakoś to planowałem. Natomiast generalnie był to taki, można powiedzieć, skok na głęboką wodę. Plus był taki, że faktycznie dość dobrze w radiu zarabiałem, więc miałem, wiesz, no, mia miałem jakąś tam... spraw. Tak, tutaj kasę, żeby, żeby przeżyć przez pewien czas. Natomiast. No, jak się szybko okazało, mój pomysł biznesowy i model biznesowy nie był wcale jakiś tam bardzo trafiony, więc do pierwszych kilka lat to, to było, było ciężko, no, musiałem naprawdę, wiesz, tam kombinować, żeby, żeby cokolwiek zorganizować, jakieś pieniądze do życia, bo nie była to przemyślana decyzja. Znaczy, była przemyślana, ale, ale nie była, można powiedzieć, skonfrontowana z rynkiem hmm. odpowiednio. Więc też możliwości wtedy były inne. No nie, nie, wiesz, nie było mediów społecznościowych, nie było, nie było yy, można tak łatwo jak dzisiaj sprawdzić pewnych założeń hmm. takiego biznesu. Hmm. Yy, co, co wcale nie jest powiedziane, że gdybym robił to dzisiaj z taką wiedzą, jak miałem wtedy, zrobiłbym to lepiej. Ale no, też możliwości dzisiaj są lepsze. Ale to teraz właśnie w, i w, cała mała, wielka firma to nie jest w pewnym sensie też wypadkowa tego, co tam doświadczyłeś, tych wszystkich również różnych kroków, przez które przechodziłeś. Potem znalazłeś formułę, to zadziałało, więc mam coś dla Was, mogę Wam pomóc. No zdecydowanie. Znaczy, wiesz, moje założenie na początku było takie, że. Będę miał firmę, będę, wiesz, wyobrażałem sobie to tak, że jestem sobie prezesem tam w jakimś bi biurowcu, Zygar. siedzę na najwyższym piętrze i tam w ogóle, jest, wiesz, jest parę pięter, tam ludzi, którzy, którzy pracują, a ja ogólnie siedzę sobie tam, wiesz, w wygodnym fotelu i jestem, jestem szefem, co się okazało kompletnie w ogóle, odjechanym pomysłem i, to znaczy, pomysł sam sobie nie jest zły, tylko ja odkryłem, że to nie jest coś, co ja chcę robić, to znaczy hmm. mnie nie kręci zarządzanie zespołem ludzi. Ja uważam, że jestem w tym naprawdę słaby. Ja najlepiej się sprawdzam w takich sytuacjach, mm. gdzie ja jestem, wiesz, szefem samego siebie, i oczywiście, mogę, mogę współpracować z różnymi osobami i chętnie to robię, wchodzić w różne partnerstwa, ale zarządzanie zespołem pracowników to jest coś, co mnie męczy i co uważam, wychodzi mi naprawdę słabo. Mm. Więc jeszcze jak to jest mały zespół, to pół biedy, ale im większy zespół, tym trudniej. Więc to, to, to było coś, czego się szybko nauczyłem. Poza tym, no też wydaje mi się, że bardzo wiele założeń weryfikuje się w trakcie działania. I, I możemy sobie, wiesz, wyobrażać pewne rzeczy i wydaje nam się, że coś będzie takie, a nie inne, a później wchodzimy w dany temat i, i trzeba, trzeba reagować. Więc no, nie. nie Pierwsze, pierwsze, kil, pierwszych kilka lat bycia przedsiębiorcą to były takie właśnie trudne, bolesne lekcje, i na pewno to się przełożyło na podcast. I myślę, że dzięki temu ja też wiesz. Bo gdyby było tak, to się rzadko zdarza, ale gdyby się tak zdarzyło, że zacząłem robić coś i to coś wiesz, tak jak na tych wszystkich pięknych wykresach, e, giełdy, które ci pokazują, jak ci chcą sprzedać jakiś fundusz, że Dobry to się tak ładnie Nie do góry, tak. dokładnie. No więc gdyby to tak wyglądało. To nie wiem, czy ja bym kiedykolwiek zaczął nagrywać ten podcast, bo ja bym, ja bym uznał, prowadzenie firmy jest łatwe. Zaczynasz coś robić, no to rośnie i jest w ogóle zarąbiście. A, a to tak nie jest. I, I dzięki temu, że ja po drodze miałem te różne takie no, trudności, turbulencje i wtopy, to dzięki temu ja uważam, jestem w stanie dużo lepiej zrozumieć sytuację tych ludzi, którzy zaczynają. I oni to są ci ludzie, których ja najbardziej chcę wspierać nagrywając podcast, bo oni najbardziej tej pomocy potrzebują. No bo jeżeli jesteś szefem y, dużej firmy, która ma nie wiem, y, znaczy dużej w kontekście takim, patrząc z perspektywy mikrobiznesu, czyli nie wiem, jak zatrudniasz 50 czy 100 osób, to i ta firma działa już parę lat i ma, wiesz, stabilną sytuację, to ty ty ciągle potrzebujesz pomocy, ale to jest zupełnie inna pomoc. Ty bardziej potrzebujesz mentoringu, ty bardziej potrzebujesz jakichś takich ludzi, którzy pomogą ci ogarnąć ten zespół i tak dalej, i nie wiem, sięgać po, po nowe wyzwania. To jest zupełnie inny poziom działania niż wtedy, kiedy jesteś na początku, czujesz no. właśnie, że nie za bardzo ma ci ktoś pomóc. Podejmujesz decyzje, tak wiesz, bardziej na wyczucie niż, niż dlatego, że, że wiesz, że tak się powinno robić. I to jest strasznie kruche, strasznie mało stabilne. Wiesz, i to, to są te sytuacje, w których dajesz się, jesteś podatny na takie informacje. Trzy godziny snu ci wystarczą. Bo, bo szkoda tak, bo ci, wiesz... Tak, łap, łapiesz się, dokładnie, łapiesz się wszystkiego i, i bardzo łatwo jest wtedy ulec różnego rodzaju szarlatanom, którzy ci powiedzą, rób to tak... A będzie ci dane i będziesz, wiesz, w ogóle tutaj opływał <grymne> udostańczeń chcieć. Tak. 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 Kurczę, to ty dobry człowiek jesteś, bo no, pomagasz ludziom. Znaczy, to, to jest fajna misja. mówiłeś się o tej użyteczności, no, no, no właśnie znowu się trochę cofnę do tego, co to mi dały te Twoje podcasty. To to jest też trochę takiej odwagi, właśnie, w próbowaniu nowych rzeczy, bo same historie ludzi, którzy pokazują, robiłem to nie udało mi się, a potem zrobiłem to i trochę się udało, a potem doszedłem gdzieś do miejsca, w którym jestem tu, i widzę, że to zadziałało. A co będzie? dalej, nie wiadomo. Więc jeszcze raz dziękuję. A teraz właśnie, do teraz, no dobra, mówiliśmy trochę o tej, o tych wzrostach, w twoją stronę narysuję, a w którą stronę według ciebie w ogóle ten rynek podcastów idzie? To znaczy, co będzie się za tam za parę lat działo? To rozwija to swoje skrzydła? No, chyba znam odpowiedź. Ale nie no, rozwija bardzo szybko. Pytania, Wiesz zadbał. co, znaczy, yy, powiem ci tak, że yy rozwija i to nie, nie zawsze jest taki rozwój, który mnie cieszy, dlatego że um, i w miarę jak podcasty zyskują na popularności, a zyskują bardzo szybko, to zaczynają przyciągać nie zawsze takich ludzi, którzy z mojego punktu widzenia są, mają coś wartościowego do powiedzenia i o twórcach. tak, 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 tak. tak. Z, to co uważam jest dzisiaj bardzo dużym atutem podcastów. To jest fakt, że one są jeszcze stosunkowo mało popularne. I ludzie, którzy do tej pory przychodzą do podcastów i je nagrywają, to, to nie są ludzie, którzy przychodzą tu dlatego, że widzą ogromny potencjał rynkowy. I mówią, o kurcze, jak to się stało, że ja do tej pory tego nie robiłem? Przecież to mi przyniesie tyle sławy i, no. i tyle kasy. Czyli Oni... ta perspektywa, że coś mogą dostać, tak. a nie coś mogą dać. No, no. otóż właśnie to, więc, więc ci podcasterzy, którzy robią to od pewnego czasu, to są w prawie, prawie zawsze ludzie, którzy robią to z potrzeby podzielenia się jakąś wartością. Natomiast im bardziej popularne stają się podcasty, tym więcej będzie ludzi. Którzy będą wykorzystywać to medium no, dla własnych potrzeb okay. tylko i wyłącznie. Znaczy, będą uważać, o, to jest kolejny, wiesz, kolejne drzewo, na którym mogę przykleić y swoją ulotkę. No I tak, no to tak. jest to jest niestety słabe. No oczywiście tutaj to zawsze rynek weryfikuje, ile ludzie, wiesz, no, i to nie jest powiedziane, że jak jakaś jak firma decyduje się nagrywać podcast, w którym y mówi tylko i wyłącznie o tym, jaka jest świetna, to nie jest powiedziane, że ludzie muszą tego słuchać. Ale. Im więcej będzie po prostu chłamu w podcastach, tym trudniej pewnie będzie znaleźć te wartościowe. No i to jest. Większy szum i to wyłowienie tak, będzie cięższe. Tak. No, no właśnie, dobra. To teraz, to teraz tak. I znowu człowiek z misją, czyli Marek Jankowski, pojawia się tutaj na scenie cały ubrany na biało bo ty pomagasz ludziom właśnie tworzyć te dobre podcasty. Sam jestem w kursie, jeszcze przyznam się, jeszcze mi dwie lekcje zostały, ale <laughs> czyli pomagasz ludziom zrobić wartościowy podcast. Powiedz mi trochę o tym tworzeniu kursu. No bo Rozumiem, że on wychodzi z potrzeby dzielenia się właśnie tymi doświadczeniami, które masz i pomocy innym, czyli cały czas ta użyteczność gdzieś tam w tle. Ale samo nagranie kursu, samo przygotowanie, to też jest wielki wysiłek. To też jest to, jak napisanie książki. To, wiesz zawsze coś nowego. Możesz coś opowiedzieć w sensie o tym, jak tworzyłeś kurs, skąd w ogóle pomysł, a potem może go trochę poreklamujemy. U mnie można. <noise> wiesz co, no, kursy online to jest dość powszechny kierunek, już od, od dłuższego czasu, więc to jest też, co, coś, co chodziło mi po głowie. Nauczyłem się robienia kursów z kursu online też, który nazywa się Create Awesome Online Courses. I no, autorem cienio. tego kursu jest David Sytman Garland. Ten kurs był dość drogi, bo on kosztował chyba 1000 dolarów, więc tam wiesz, no, zainwestowałem w to dość sporo, ale rzeczywiście kurs jest, jest fajny, zgrabny i taki konkretny. I po zakupie tego kursu amerykańskiego przez Pewnie, nie wiem, dwa lata, no ja go, wiesz, przejrzałem i tak dalej, ale nic z nim nie zrobiłem, tak? Tak raczej... Y... Ale, ale cały czas słuchając wartościowych gości, którzy mówili, że, wiesz, warto robić, zaczynać. Tak, no. tak. I poza tym, wiesz, no. jak, jak popatrzysz... Y... Ja pierwszą edycję tego mojego kursu, czyli podcast Pro, wypuściłem jesienią 2017 roku. Jak popatrzysz na, na małą, wielką firmę, to tam się zaczęły też pojawiać tematy o kursach, dlatego że ja też wiesz. No, zapraszałem pewnych rozmówców po to, żeby samemu lepiej zbadać temat i zorientować się, czy to może być coś dla mnie, jak to zrobić dobrze. Um, I. Um, Ciekawiła mnie ta forma, chciałem jej spróbować, to był sposób też na monetyzację podcastu właśnie i sprawdzenie na ile on się wiesz, zda egzamin jako, jako medium sprzedażowe również, ale wybór tematu tworzenia podcastów też nie był przypadkowy, dlatego że to było coś, co z jednej strony... Wiesz, w każdej chwili mogłem kogoś nauczyć. To było coś, co robiłem i robię na co dzień, więc, więc to nie jest dla mnie żaden problem. Wiem dużo o, o robieniu podcastów, nie tylko z teorii, ale z praktyki, no bo ćwiczę to regularnie. A druga sprawa była taka, że ja też miałem taką potrzebę spróbowania w stosunkowo niedużej skali, więc szukałem takiego tematu, który będzie tematem raczej niszowym, żeby, wiesz, bo bałem się tego, że jak wypuszczę kurs, i zapisze się na niego tysiąc osób na przykład i ja tam coś dam ciała, co jest stosunkowo łatwo zrobić, jeżeli robi się coś po raz pierwszy. No to... Już byłeś po kursie, więc raczej w topę byś wielkie nie zaliczył. Wiesz co, ale to kurs to jedna sprawa, ale druga sprawa też jest kwestia jakby wdrożenia tego u siebie. Nie? To, to no tak. oczywiście, że kurs bardzo dużo pomaga. No i, i na pewno, wiesz, fundamentalnych błędów bym uniknął, ale ten kurs, który ja przerabiałem, to był kur, kurs amerykański. Tam no tak. nie było powiedziane, jak połączyć na przykład, wiesz, polski system do fakturowania z polskim systemem płatności, żeby to wszystko się działo automatycznie. Więc też no, zależało mi na czymś, co będzie można zacząć od, od takiej mniejszej skali. I, I to się udało. No i to jest, to jest super. Więc rzeczywiście, no, praca nad kursem to jest jest kawał roboty. Ile ci zajęło? Ile się działeś? Jakby już od samego, nazwijmy to takiego naciśnięcia play, że zaczynasz już konkretnie rozpisywać odcinki i tak dalej. No. Wiesz co, no teraz to już mi jest ciężko powiedzieć, bo minęły tam no, dwa lata, mniej więcej od tego czasu. Na pewno sobie to podzieliłem, w, czy zorganizowałem w ten sposób, że najpierw zastanawiałem się, nad, tak jak nad spisem treści w przypadku książki, mm -hmm. to zastanawiałem się nad zawartością tego kursu. No i były pewne rzeczy oczywiste, no jak nagrywasz, jak tworzysz kurs o nagrywaniu podcastów, no to musisz tam ludziom powiedzieć, jak nagrać dźwięk. Jak ten dźwięk hmm. obrobić, i jak go wrzucić do internetu, żeby to się pojawiło tak. w formie podcastu. No to takie oczywiste rzeczy. Hmm. I patrzyłem też, oczywiście na inne kursy podcastowe, i no właściwie w każdym z nich te elementy były. Ale zapytałem też potencjalnych kupujących, potencjalne osoby, które są zainteresowane tworzeniem podcastów, co? Powstrzymuje ich przed rozpoczęciem nagrywania. Dlaczego tego nie robią? No bo spodziewałem się, że, tak. wiesz, odpowiedzi będą takie, no bo nie wiem, jak to zrobić technicznie, mm. ale bardzo wiele było odpowiedzi takich, że na przykład nie wiem, jak to zostanie przyjęte, mm. albo tak. ja nie mam radiowego głosu, albo. Mm, y co tam jeszcze było? Nie wiem, jak to ułożyć, żeby to, bo ci wszyscy ludzie, którzy nagrywają, to oni są tacy elokwentni, a ja nie jestem. I hmm. wyszło bardzo wiele takich elementów, które znalazły się w kursie, właśnie pod wpływem tych ankiet. To znaczy, z mojego punktu widzenia, po tych ankietach stało się, stało, stało się dla mnie oczywiste, że te elementy techniczne, one są oczywiście niezbędne, ale żeby ktoś chciał wykonać te techniczne elementy, to musi się wcześniej dobrze przygotować. Więc z tego powodu znalazło się tam kilka modułów dotyczących właśnie te, takiego przygotowania i przygotowania treści, w sensie wiesz, konspektu tego, o czym chcę powiedzieć, żeby to było zrozumiałe dla słuchaczy i żeby to był logiczny ciąg myśli, a nie jakiś tam strumień świadomości przypadkowy. Znalazły się tam elementy dotyczące rozmów z gośćmi, zapraszania tych gości i, i kiedy nagrywać samemu, kiedy z gościem. Znalazły się tam elementy związane też z pracą z głosem i też no, tym, jak, jak zrozumieć, że ten mój głos to, to nie jest jakiś głos wcale dziwny, tylko mnie się tak wydaje, kiedy słucham nagrania swojego głosu. Więc to, to, było, to, to była cała, można powiedzieć, pula tematów przed nagraniem. Później nagranie, czyli to, co jest w większości kursu, kursów podcastowych, tam nagranie, montaż i, i hmm. wyrzucanie tego do sieci. No i ostatni element, którego też jakby zauważyłem, że, żeby się przydał, to była promocja tej treści. Bo z mojego punktu widzenia, podcast jest formą content marketingu. Hmm. I to nie zawsze, to, to niekoniecznie znaczy, że, że musisz sprzedawać coś w podcaście, ale. Podcast służy budowaniu, marki, bud służy budowaniu marki osobistej. Więc trzeba też odpowiednio go promować, po to, żeby on tę twoją markę osobistą był w stanie wspierać. No tutaj mhm. Nie chodzi o to, żeby wrzucić coś do sieci i koniec, ale żeby ludzie się dowiedzieli i żeby właściwi ludzie się dowiedzieli o tym, że ty coś takiego nagrałeś. Więc to, to wszystko się złożyło na, na taki pakiet, no i w związku z tym. Jak już wiedziałem, co chcę w tym kursie umieścić, no to zacząłem sobie to rozpisywać w jakichś tam punktach, mapach myśli, co w kolejnych modułach, rozbiłem to na moduły, co w kolejnych modułach, no i później już była kwestia nagrania poszczególnych modułów, wtedy, kiedy trzeba pokazać obsługę konkretnego programu, no to nagranie tych screencastów, gdzie pokazuje hmm. tutaj przesuń, tu kliknij, tutaj wpisz i tak dalej. Więc myślę, że w sumie, hmm, gdyby to zamknąć, no to, to jakieś, nie wiem, za trzy miesiące pracy. Trzy miesiące pracy. No. no tak. A kupony odcinasz. Czyli dochód pasywny jest, ale ty aktywnie się udzielasz. No kurs jest świetny, to teraz ja zrobię reklamę. Kurs jest świetny, bo, bo Marek ma i to właśnie fajnie pokładane tam jest dużo widać merytoryki i e, ja na przykład kiedyś widziałem jakieś takie analizy, że najlepiej kupić taki kurs, gdzie ma po prostu jak najwięcej godzin, a okazuje się, że nie, że ważniejsze jest dobrze położyć układana esencja i tam umarka jest i esencja i takie smaczki, także ja dużo wyciągam, na przykład mam dobry mikrofon, już chyba <laughs> a, a do tego są właśnie też fajne te rzeczy, które są nietechniczne i trochę znowu analogii takiej do, 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 do warsztatu fotograficznego, że z reguły fotografowie też na początku zaczynają od technicznych rzeczy, tak jak ty mówisz o podcaście, że to jest ważne, żeby tam, wiesz, dobry mikrofon, dobrze jak tam poedytować, czyli retusz nazwijmy to podcastu, ale wymiękają na przykład na publikacji, są mm. obawy i to jest znowu przenośne w wszystkich twórców. Mają obawy, a co jak ktoś coś mnie tam zjedzie. Nie spodoba mu się. Albo właśnie takie i to odnośnie tej promocji i publikacji. To jest tak, że wcale nie trzeba na tym zarabiać czasami, ale kiedyś fajny taki wykres, teraz czekaj, bo ci zabiorę trochę głosu, ale kiedyś taki fajny wykres widziałem o gościu, który tworzył i mówi jeżeli przez rok będziesz pisał bloga i jedynie czyta go twoja babcia i, i twój kuzyn, w sensie nie włączysz mechanizmów, nazwijmy to, świadomego Rozprzestrzeniania tej treści, to w pewnym momencie pasja ci się wyłączy. W sensie przestaniesz tworzyć, bo nigdzie nie docierasz. Więc, pomijając aspekt finansowy, okazuje się, że to jest cholernie ważne, żeby świadomie budować sobie te grono odbiorców, że znowu fotografowie, jak wrzucą zdjęcie, że jednak ktoś je zobaczy i może tam kliknie, like. Tak, e... ale widzisz, o i to jest super, że o tym mówisz, dlatego że ja mam czasami takie hmm, sygnały od ludzi, którzy zaczynają nagrywać że ojej, ojej, bo ty to masz tam parę milionów odsłuchań, a ja to dopiero zaczynam i w ogóle, i w ogóle. Więc y, jaki, ile odsłuchań na odcinek to jest dobry wynik, na przykład po trzech miesiącach? No, mhm. znaczy, y, ja kiedy zaczynałem z Pawłem Tkaczykiem, kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcast, to przez pierwsze dwa albo trzy lata my w ogóle nie mieliśmy żadnych statystyk. Wtedy nie było statystyk, przynajmniej takich, które my byśmy, o których byśmy wiedzieli, nie było sposobu mierzenia słuchalności. I my jakby nie patrzyliśmy na żadne statystyki. Czy nie zbierałeś nie, informacji. Znaczy my nie, my na, nawet jak. nie mamy takich danych. Nie. Wiesz, po prostu te dane się zaczęły gdzieś tam po trzech latach, jak Paweł stwierdził, że ojej, to, to można podpiąć tam pod Fit Bernera i Fit zlicza nie. podcasty, więc okej. Okay. Ale przez pierwszych parę lat nie mieliśmy żadnych liczb. I kiedy nie masz żadnych liczb, to z jednej strony można powiedzieć, no wszyscy mówią, trzeba mierzyć, żeby wiedzieć, czy robisz postępy mm. i tak dalej. Fajnie, tylko że kiedy startujesz, to te liczby zawsze są małe. No I z mojego tak. punktu widzenia, zamiast mierzyć te małe liczby i się frustrować tym, że ten odcinek miał, nie wiem, 17 odsłuchań, a tamten miał 13, lepiej się skupić na tym. Żeby tym 17 czy 13 osobom dać konkretną wartość i zachęcić te osoby do interakcji. Mm. Dlatego, że na tym etapie naprawdę te, te liczby nie mają większego znaczenia. Większe znaczenie ma to, żeby po wysłuchaniu takiego odcinka komuś chciało się do ciebie odezwać i podzielić się z tobą, czy swoim doświadczeniem, czy pokłócić się z Tobą, pospierać, że, że wiesz, a, a ja mam zupełnie inaczej mm. u siebie, bo Wtedy czujesz, um, że, że robisz to dla kogoś, dla, no tak, dla żywego. Jest, jest człowieka. jest ta druga strona, tak. Dokładnie. No, czy, czy widzisz, nie wiem, 300 czy 400 odsłuchań, jeżeli to jest tylko liczba gdzieś tam wyświetlona na ekranie, to nic nie znaczy. Ale jeżeli dostaniesz maila od odbiorcy, w którym on polemizuje z tobą, czy, czy mówi ci: Wow, świetna robota, to mi otworzyło oczy na coś tam, to, to jest, wiesz, to jest ta wartość na początku. Bo to ci pokazuje, że, że faktycznie wiesz, zmieniasz, zmieniasz życie jednego, czu... wiesz, zmieniasz życie, to jest wielkie słowo, ale... Tam, myślę, że, że zmieniasz, że przez to, co robisz, to wiele razy, to są małe decyzje, ale w końcu ktoś kończy i zakłada własną firmę, na przykład albo rozwija, także tak. Znaczy wiesz, ja dla mnie tak jest tak teraz proszę. mega frajdą, ale to jest, wiesz, to jest po 10 latach. Jest mega frajdą, jak ktoś mówi jesteś ojcem chrzestnym mojej firmy i to, to mi się no zdarzyło właśnie, parę razy, nie? I teraz no, to przynieś rower. <laughs> tak, ja, tak jest, Wspólnie się zbliża. Na przykład miałem wczoraj taką sytuację, nagrywałem te, te odcinki na żywo z, ze słuchaczami, i te odcinki stopniowo co tydzień się ukazują. Po jednym z takich odcinków zostawił mi wiadomość głosową jeden z, z ludzi, którzy byli w tym odcinku na żywo, który teraz się ukazał w formie zwykłego odcinka i mówi: Słuchaj, ten odcinek się ukazał, i odezwał się do mnie człowiek o którym w życiu bym nie, pom jakby nie podejrzewałem, że on też słucha ciebie, ale on się do mnie odezwał i mówi wow, słyszałem cię w małej, wielkiej firmie i w ogóle ty teraz robisz takie rzeczy. Wiesz co, bo y może coś tutaj współpracujemy. i mówi i dzięki tobie gość, jakiś tam znajomy z dawnych czasów, który mnie kojarzył jeszcze z czasów, kiedy pracowałem na etacie, prawdopodobnie zostanie moim klientem. I, i to jest, wiesz, ty, to, to nie jest czy posłuchało tego odcinka 8 osób, czy 8300, tylko to jest konkretny przypadek jednego człowieka, który dzięki temu jednemu konkretnemu odcinkowi zyskał nowego klienta. I to jest, mhm. wiesz, to jest frajda. To nie zawsze oczywiście musi tak działać i musi się tak przekładać. Czasami to może być tak, że, wiesz, posłuchasz czegoś i otworzy ci się w głowie jakaś klapka, pomyślisz, wow, a może spróbować... Mhm. Robić to inaczej, nie? Co, co robiłem do tej pory. Tak, tak jak mówiłeś z Miłoszem i ze Spaniem, nie? Że, że w pewnym momencie jedna informacja może wywołać jakąś tam lawinę wydarzeń, które okażą się, wiesz, bardzo, bardzo korzystne. Także to, to, jest, to jest coś dużo ważniejszego niż statystyki. Czyli łączysz ludzi. No, to, to znowu kolejna wartość. A powiedz, odnośnie tej komunikacji od ludzi, zdarzy ci się jakiś hejt, takie wiesz, że e, ci idzie w piętę i mówisz, kurczę, no teraz. Wiesz, co znaczy? Jakiś taki drastyczny hejt to nie. Znaczy ja, mam też, ja mam też, myślę, dość wąskie pojęcie hejtu. To znaczy, z mojego punktu widzenia jest tak. Jest krytyka, która jest uzasadniona. Kiedy ktoś mi zwraca uwagę na to, że coś zrobiłem źle, popełniłem błąd i tak dalej, to ja bardzo szanuję taką informację zwrotną, bo, bo to mi pozwala unikać błędów. To jest w porządku. Może być tak, że ktoś. Yy polemizuje z jakąś opinią i ja mam jakieś doświadczenie on ma swoje i on próbuje tutaj mnie nie wiem przekonać że on ma rację a nie ja co nie jest prawdą bo obydwaj mamy rację bo to po prostu w, w różnych sytuacjach no pierwsze prawo psychologii lu, różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie a trzecia sprawa to może być rzeczywiście taki hejt taki wiesz no, nie wiem typu jesteś debilem no, ty, to jest, to jest kompletnie, wiesz, no, z czymś takim się nie da polemizować. Nie? Więc raz przypominam sobie sytuację, w której ktoś mi naprawdę podniósł ciśnienie i to był jakiś komentarz na YouTubie. Albo w YouTuby wlazłaś. No, no, tak, tak. tak. Tam jest in, inni, są Inni, ludzie. inni są ludzie, no. No, ale jest też bardzo wielu y, przyjaznych ludzi. To myślę, że też zależy od, wiesz, od treści. No, jeżeli dajesz hmm. treść taką, która jest okej, okay, to, to jest okej. Okay. Natomiast z reguły <laughs> był jakiś człowiek, który y, sugerował, że. Już nie pamiętam w tej chwili szczegółów, ale sugerował, że coś, o czym ja powiedziałem, to był, nie wiem. Plagiat, czy kopia, czy mojej, znaczy to, to było w ogóle absurdalne, i dlatego mnie to chyba to tak to, to jakoś ruszyło, absurd tej sytuacji, że coś, o czym, że nagrałem odcinek, który był, można powiedzieć, kopią mojego własnego odcinka sprzed tam paru tygodni, gdzie rozmawiałem z gościem i teraz jakby sugerował, że te myśli, które ja przedstawiam w tym nowym odcinku, są. Jakby bardzo mocno inspirowane tym, co mój gość powiedział trzy <gurany> tygodnie temu. Co w ogóle to, to, co było absurdalne, bo to był. Znaczy, to był kompletnie inny temat. To tak jak ja bym ci powiedział, no. nie wiem. aż e, no, trudno Słuchacz był, no widzisz, słuchać się na przestrzeni tam różnych i wyłapuje niuanse. No. Ale no on, się, wiesz, on się, wiesz, on się e, no, odwołał do konkretnego, tak, jakbym. E, no nie wiem, no, powiedziałbym, że e, jesteś. E, Jesteś dzisiaj w żółtej koszulce. Ja bym powiedział tak, że wiesz co? Ty podrabiasz y, Jurka Owsiaka, bo on ma żółtą koszulkę. <noise> A to wiesz, fotografii czym... to jest bardzo częste, kiedy bo, tworząc zdjęcia wiesz, no, ile można nowych pomysłów na układ ciała, czy na spojrzenie, czy na światło zrobić, także tematów o plagiat to jest od groma i ciut, ciut. Gorzej jak się wszystko skopiuje, to to już jest naprawdę, jak się bierze tą samą stylizację, tą samą, to samo światło, ten sam układ i tak dalej, po prostu się robi takiego klona, to wtedy rzeczywiście można, można dobrze oberwać. No ale tak, rozum, rozumiem o co chodzi, zresztą co do żółtych koszurek, autentycznie miałem dzisiaj rebus, czy ubrać żółtą, bo w w poprzednim odcinku miałem żółtą, <laughs> zarzucą mi. Także jak twój gość się zgłosi, to będzie miał absolutną rację. <laughs> Jaki to ma wpływ na treść żadną? Marek, tam trochę śmignęliśmy, a ja bym chciał jeszcze zapytać, bo ty mieszkasz w Anglii. Tak. I jak to się wiąże i z biznesem, i z takim powiedzmy takim no, na co dzień? No, pierwsza różnica to jest właśnie to, znaczy jesteśmy online'owo, ale możesz coś o... bo to była jakaś decyzja? Kiedy, czemu, w sensie za granicę? Możeś tam co? się do Sheffield na gry planszowe, to rozumiem, że teraz do ciebie tam trzeba uderzyć. Tak, tak, zdecydowanie. To, to było tak, że parę lat temu, a dokładnie cztery lata temu. E był dość popularny w Polsce temat zakładania spółek limited w Anglii i tak dalej i tak dalej. Często to się przedstawiało jako taki sposób unikania ZUS-u, co mnie tam akurat jakby nie szczególnie żeś się. Nie nie kręciło, bo jakoś ZUS mnie bardzo nie uwierał, no bo przedsiębiorcy też, wiesz, no jak prowadzisz firmę parę lat i masz odpowiednie dochody, to ten ZUS naprawdę nie, nie jest jakimś tam obciążeniem szczególnym. Bardziej mnie interesowały inne aspekty, związane na przykład z tym, że no tutaj jest bardziej stabilny system prawno-podatkowy, że nie ma czegoś takiego, że, że wiesz. Jak ja mam takie poczucie, że w Polsce, jak prowadzisz działalność, to nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że nie można ci nic zarzucić. Hmm. Dlatego, że przepisów jest tak wiele, są tak skomplikowane i podatne na różne interpretacje. Że wiesz, jeden urzędnik, ja zresztą znam, znam wiele takich przy, przypadków z praktyki moich znajomych, że wszystko było ok, zmienił się urzędnik i, i nagle ten urzędnik zaczął to interpretować inaczej i się okazało, że firma, wiesz, jest, jest nie w porządku. I ja tam jakieś kary czy sprawy w sądzie, więc bardziej to mnie interesowało i przyjechałem na takie szkolenie dotyczące otwierania firm w Wielkiej Brytanii, które odbywało się właśnie w Sheffield. Wziąłem ze sobą żonę, no bo pomyślałem, że gdybym podejmował taką decyzję, to fajnie, żeby ona też wiedziała o co chodzi, przyjechaliśmy i, i spodobało nam się tutaj po prostu, znaczy, spodobało nam się raz miasto, a dwa, spodobało nam się to, że byli też na tym szkoleniu ludzie, którzy tutaj mieszkali już od lat i oni opowiadali o tym, jak się tutaj żyje. No i w Tam zasadzie już, no, już, już w, w samolocie chyba powrotnym z tego co pamiętam, zaczęliśmy sobie tak, gdybać, hmm, ale gdyby tak się przenieść tutaj na przykład. W sumie jest Unia Europejska, mm. jest swoboda tam osiedlania się. Czemu nie? No, a że, że córka rok później miała zaczynać szkołę, to uznaliśmy, że to jest dobry moment na ewentualnie taką decyzję. No bo skoro ona i tak ma przejść do szkoły, czyli tak naprawdę zupełnie zmienić otoczenie, no to to nie będzie lepszego momentu w życiu. Mm. I się zdecydowaliśmy, mieliśmy rok na przygotowanie. To się wiązało tam wiadomo, więc z jakimś tam sprzedażą domu, która się później jeszcze długo ciągnęła. To się wiązało z przekształceniem też firmy odpowiednio, żeby ona mogła działać bez mojej fizycznej obecności na miejscu, więc no to, to były takie największe zmiany. I, I ta decyzja tak naprawdę była podyktowana tym, że chcieliśmy spróbować, jak to jest żyć gdzie indziej. No i to ile z... lat już tam siedzicie? Trzy lata. Także, no. I co, planujesz jakaś migracja? Nie, bo córka w szkole, to, to, to ciężko to zmienić, nie? Znaczy córka, no, tak, córka za rok kończy szkołę podstawową i przechodzi do gimnazjum A. i na razie nie, nie planujemy powrotu raczej, raczej tutaj. Znaczy, szkoła jest jednym z bardzo mocnych atutów tak. Anglii, zwłaszcza, że też trafiliśmy do bardzo fajnej szkoły. To jest normalna, publiczna szkoła, ale jest, jest świetna. Więc są, szkoła nam odpowiada, odpowiada nam y, pogoda to, że nie ma latem takich tak, mega tak, a Ludzie tak, narzekają na Anglię. Rozmawiałem nie tak dawno właśnie z, z Anglikiem mieszkającym w Polsce od lat. I on jak usłyszał pierwsze, że mi po, pogoda w Anglii mi najbardziej odpowiada, to powiedział, że każdy anglik umarłby ze śmiechu, gdyby to usłyszał. Ale z mojego punktu widzenia tak jest. Ja rozumiem, że, że ludzie nie wiem, jeżdżą na nartach i, i kręci ich to, że zimą mają śnieg, a, a latem mają upały mnie to nie kręci. Znaczy ja, ja zimą nie lubię śniegu i zwłaszcza w mieście, okej, okay? jak jedziesz gdzieś na, na ferie i tam masz jakieś atrakcje na śniegu, to jest inna historia. Natomiast y, śnieg w mieście jest po prostu absurdem. No, jest kompletnie nikomu niepotrzebny. Zimówek nie musisz mieć. No, zimówek e. nie musisz mieć i tak dalej, no. Więc, więc no, ta. ta... To i latem też to, że tutaj jak jest 27 stopni, to jest wiesz, największy upał tego roku. No tak. to, to jest Brat też mieszka w Londynie, to już właśnie pod Londynem się przeniósł, to, 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 to wiem, jak on tam ocenia te rzeczy i pogodę w szczególności. On jednak z tym by się nie zgodził, mu się bardziej podoba tam, gdzie więcej słońca. Wiesz co, ale Londyn ale też jest z życia, Londyn no. jest trochę inny, dlatego że w Londynie rzeczywiście częściej pada niż film, mam wrażenie. Tutaj jest tak, że jesteśmy od strony oceanu osłonięci trochę górami, bo mamy park narodowy, gdzie, gdzie są góry, więc też może trochę tych chmur gdzieś zostaje po drodze. Bardziej pada w Liverpoolu, w Manchesterze, a tutaj do nas już dociera trochę mniej. Więc no, plusem jest to, że powietrze jest czystsze. Mimo, że tutaj też narzekają na jakość tego powietrza, ale ono jest zdecydowanie czystsze niż we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w, tak. w Katowicach. No, ale są też oczywiście minusy. No, minusem jest to, że wiesz, no, jakby trafiasz w zupełnie nowe środowisko, nie masz przyjaciół, z którymi się, się znasz przez lata. Na ten temat samotności no. trochę znowu tak, wrócił, tak, co? tak. No. I co, i właśnie jak, jak, jak sobie z tym poradziłeś? Znaczy, te wszystkie właśnie podcasty w pewnym sensie to jest taka łączność znowu z, z krajem, tak? I z jest, na... tak, tak, no zdecydowanie. Poza tym też wiesz, no gdzieś. Ja, ja też nie, nie mam jakichś wielkich potrzeb społecznych. Pewnie gdyby było tak, że gdybym, gdybym był jakimś takim, nie wiem, ekstrawertykiem, który potrzebuje się ciągle gdzieś ocierać o ludzi, to pewnie bardziej by mnie to bolało. A ja nie mam takich dużych potrzeb, więc to, że polecę parę razy, parę razy w roku, zwłaszcza, że ja też teraz to się trochę zmienia, ale latałem kilka razy w roku na targi i tam, wiesz, na kilka dni jesteś po prostu zanurzony w no tysiącach tak. ludzi. No i Zwłaszcza i to... jako introwertyk, to cię tam mocno po prostu, wiesz, tak. musisz tak. długo baterię ładować. <laughs> Dokładnie, no, tak. no, no więc, więc nie, nie mam jakichś wielkich potrzeb, natomiast też tutaj mm, no mamy, mamy, wiesz, z racji nawet tego, że, że jest, jest córka, ona ma koleżanki, tutaj dwie na osiedlu, są rodzice tych koleżanek, gdzieś spotykamy się na różnych imprezach urodzinowych i tak dalej, więc no, to, to też nie jest tak, że, wiesz, siedzimy, nie wychylamy nosa z domu i z nikim nie rozmawiamy bo część fotografów też w Anglii jest, w Irlandii i w Anglii i oni za to tamten rynek obsługują. Też tam znam perspektywę. Jeden wraca do Polski, ale, ale to z powodu tęsknoty za krajem, jak rozumiem, a nie dla biznesu. No dobra, ale właśnie, czekaj, to może tak, tak trochę pobłądziliśmy trochę o pogodzie, tak się, się zrobiło nostalgicznie, u nas dzisiaj słońce. U nas też, u nas a... dzisiaj bardzo gorąco, 28 stopni ma być. No ładnie, panie, to u nas, no dobra, nie będę zerkał. Ale ostatnio to są takie rzeczy, że, że e, albo klimatyzator, albo grzałkę musisz mieć. Nie? E, Marek, a teraz znaczy, przez cały ten czas, na początku powiedziałem, e, że o systematyczność bym chciał zahaczyć. Dlatego, żeby odnieść sukces w czymkolwiek, w sensie sukces dowolnie definiowany gdzieś tam wewnętrznie, to trzeba sam powiedzieć, regularna praca to 10 lat pracy. Podcasty. Miałeś takie okresy, że ci w pewnym momencie przestało chcieć, takie, nie wiem, w cudzysłowie, wypalenie. Jak sobie poradzić, tak, żeby po prostu tą regularną pracę wykonywać na przestrzeni no, długiego odcinka czasowego? U ciebie to jest 10 lat. Masz jakieś porady? Hmm, to znaczy, jeżeli chodzi o jakieś takie duże wypalenie, to może nie. Zdarzają się, wiadomo, no, zawsze to jest jakaś tam sinusoida, i, i czasami człowiek ma więcej energii, czasami mniej. Ale też z mojego punktu widzenia. Ja jestem, wydaje mi się, człowiekiem takim um, obowiązkowym. I jeżeli się, do czegoś, znaczy jeżeli się do czegoś zobowiążę, to to, to doworzę. I ja sam przed sobą się zobowiązałem, że będę nagrywał co tydzień, więc nagrywam co tydzień. I prawdopodobnie, jeżeli mi się to znudzi, to, to po prostu przestanę. Albo nie wiem, zrobię, zrobię jakąś. zrobię to rzadziej, ale też powiem od tej pory nagrywam rzadziej. Mm. E, czy. Czy były jakieś większe, znaczy były, były dwa takie przestoje w historii podcastu. Jeden przestój to był od końca 2012 do połowy 2014 roku, czyli półtora U, roku przerwy. Długo. No. no i to był czas, kiedy nagrywaliśmy wtedy właśnie z Pawłem Kaczykiem, bardzo dużo zaczęliśmy wyjeżdżać. On zaczął bardzo dużo też szkolić, występować na konferencjach, i, i w związku z tym go nie było. Ja zacząłem bardzo dużo jeździć na targi i. Ciężko nam było zgrać terminy, a to się nałożyło jeszcze na fakt, że mieliśmy już wtedy nagranych tam gdzieś koło 70 odcinków i trochę się, wiesz, wyprztykaliśmy z takich... Zmęczyliście się, no. Znaczy wy, wystrzelaliśmy się z tych takich tematów, okay. o których mogliśmy mówić o każdej porze dnia i nocy. Tylko to już zaczęło wymagać przygotowania. Okay. Więc no, jak się musisz przygotować, to też zajmuje więcej czasu. Tego czasu mieliśmy mniej z powodu wyjazdów, no i, i stąd taka przerwa. No ale wróciliśmy po tej przerwie. i A jak sobie poradziłeś z tym? W sensie właśnie z tym wypstrykaniem z tematów i, i, i półtora roku, to co, co w tym czasie? Znaczy znalazłeś receptę na to jakoś? Um, wiesz co, no to, to było tak, że nie... no re receptę było trudno znaleźć o tyle, że poza tym, że musimy się zmobilizować, jeżeli chcemy to dalej robić, to musimy się zmobilizować i ten czas znaleźć. No bo, bo to nie jest tak, że zdecydowaliśmy, dobra, ponieważ nagrywamy podcast, to od tej pory nie będziemy wyjeżdżać. No to, to byłoby tak. dosyć nierealne, bo te nasze wyjazdy były związane z firmą. Więc to co, to, co nam pozostało w palecie możliwości, to jest to, że ok, umawiamy się, spotykamy, siadamy, planujemy ten odcinek, nagrywamy. Ewentualnie tak. wcześniej już gdzieś się wymieniamy tematami, żeby. Kiedy już się spotkamy, żeby wiedzieć, okej, okay, dzisiaj nagrywamy o tym i o tym, a nie dopiero hmm, o czym by tu nagrać? No bo, bo to już... Przygotowanie. Przygotowanie, tak, tak przygotowanie hmm. i, i zaplanowanie tego, co chcemy zrobić z wyprzedzeniem. No bo tak podpytuję, dlatego, że mam w grupie fotografów ludzi, którzy mówią, wiesz co, nie chce mi się, nie chce mi się robić nowych zdjęć, nie, nie wiem, po prostu wiesz, bo już pomysły obstrykane, ciężko mi znaleźć nowe modelki i tak dalej i zdarzają się właśnie takie chwile, kiedy oni mają taką wtedy taką, nazwijmy to zapaść im dłużej trwa, tym ciężej się jest znowu wrócić do działania, więc tak, dlatego ci tak o te porady, w sensie, a jak się z tego momentu ciszy znowu do działania w, wykopy, wykopać? Wiesz co, no to za to... Zaraz do tego dojdę, bo, bo to jest też. Myślę, że mam sposób, który fotografom też pomoże. No to dawaj. Natomiast wcześniej ci powiem jeszcze o drugiej przerwie. Druga przerwa, znaczy przerwa, taki bo, kryzys, można powiedzieć, był w pierwszej połowie 2016 roku, kiedy podcast nagrywaliśmy, ale to było mocno nieregularnie. I to było sprzeczne z tym, o czym mówiliśmy w podcaście. Bo w podcaście mówiliśmy, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś efekt, no to trzeba działać systematycznie. Bo jeżeli nie robisz czegoś systematycznie, to po pierwsze to jest takie, takie szarpane i nie przynosi większych efektów. Po drugie, dajesz znać swoim odbiorcom, że tak naprawdę ci na tym nie zależy. No bo jak nam na czymś zależy, to to robimy. Mhm. I to był czas, kiedy pojechałem na konferencję New Media Europe do Londynu i, i tam. To był taki wiesz, wóz albo przewóz. Znaczy stwierdziłem po tej konferencji, albo w ogóle sobie dam, dam spokój z podcastami, albo zacznę je nagrywać regularnie. No, i, i jakoś na tej, na tej konferencji naładowałem akumulatory i stwierdziłem, że chcę spróbować nagrywania co tydzień. No, i wtedy się właśnie zaczęło nagrywanie co tydzień. Więc jedna rada, którą mogę tutaj podpowiedzieć, to jedź do środowiska, bo ta konferencja tam byli właśnie i podcasterzy, no. głównie podcasterzy, ale też różni ludzie związani właśnie z tworzeniem treści do internetu. Więc zanurz się w takie środowisko. Które to robi, raz, że oni ci mnóstwo rzeczy gdzieś nawet w rozmowach i tak dalej, obserwując ich, mogą cię zainspirować. A druga sprawa, wtedy przekonasz się, czy ty się dobrze czujesz w tym towarzystwie, czy ty chcesz już, chce, masz dość, chcesz mhm. wyjść z tego towarzystwa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, coś, co ostatnio mnie tak jakoś olśniło. Ja od dłuższego czasu nagrywam podcasty właśnie w formie rozmów. Teraz na wakacjach spróbowałem eksperymentalnie tej formy z udziałem słuchaczy, i to jest też coś, co dodało mi takiej świeżości. Coś, co bardzo mnie tak wiesz. Tak jak siadałem do nagrywania tych podcastów, no i to jest pewna rutyna, nie? Siadasz, okej, okay, wszystko wiesz, nic cię nie zaskoczy. Siadasz, nagrywasz. Oczywiście każdy gość jest. Każdy temat może być zaskoczeniem, ale ogólnie 95% tego, co tam się wydarzy, masz opanowane i kontrolujesz. W przypadku takiej zupełnie nowej formy poczułem, wiesz, znowu taki, taki stres, taki, taką, hmm. taką tremę, można powiedzieć, też trochę, związaną z tym, że to jest trochę coś innego. Więc to, co myślę też fotografom się może przydać, jeżeli znudziło Cię fotografowanie modelek, to spróbuj zupełnie innej fotografii. Spróbuj hmm. fotografii w zupełnie innych warunkach. Bo, albo innym sprzętem. Albo innym sprzętem, dokładnie, bo, bo to jest. O, a to, to też jest właśnie, o, sprzęt to też jest fajna rzecz, bo faktycznie też, żeby nagrywać te odcinki na żywo, ja musiałem zmienić sprzęt, żeby mieć taką techniczną możliwość. I to też, to, to pewnie na krótko wystarcza taki zastrzyk, wiesz, jakiejś takiej świeżości związanej z nowym sprzętem, ale to też jest jeden z elementów, które faktycznie pomagają zrobić coś, coś innego. Więc myślę, że, że, że te trzy rzeczy, czyli zanurzenie się mhm. w środowisko ludzi, druga sprawa, zmiana formuły, formatu tego, co robisz. Trzecia sprawa inny sprzęt czy, czy inna technologia w ogóle mhm. no to, to, to są elementy, które mogą pomóc. No dobra, a teraz jeszcze taka rzecz. Znowu masz, zbierasz całą tą swoją listę, nie wiem, swoją, ale zawsze pytasz o to, jakie książki wartościowe czytać. Spotykasz się z tymi ludźmi na podcastach, którzy też podsuwają ci dużo inspiracji. Czy masz taką listę książek, które rozpisujesz, i mówisz, że to jest moja lista z tego, co sobie wyciągnąłeś, i możesz taką polecić. Ja sięgam tak naprawdę po listę tę podcastową, dlatego że bardzo często jest tak, że właśnie kupuję książki, które polecali goście w poszczególnych odcinkach, więc tutaj mam źródło inspiracji na bieżąco, ale faktycznie, w tym roku tak sam, sam dla siebie, po raz pierwszy w życiu pomyślałem, że zrobię sobie taką listę książek, które w tym roku przeczytałem. No, i mm -hmm. yy, tam zapisuję na bież... przeczytałem albo przesłuchałem, bo to częściej są audiobooki niż książki takie papierowe. No i zapisuję tam na bieżąco te książki. Jest ich tam gdzieś 20 parę na ten moment, jest lipiec, no więc tak pewnie do końca roku. To no wychodzi gdzieś średnio jedna książka na tydzień mniej więcej. Ale też yy, zauważyłem negatywny yy, efekt tego zapisywania. Znaczy, zauważyłem, że jakby zaczynam się łapać. Że gdzieś chce się sam ze sobą ścigać, żeby ta lista Idziesz była na jak wynik. najdłuższa. Dokładnie to jest kompletnie mhm, bez tak sensu. I zorientowałem się gdzieś tam w maju, że, że chyba trochę czasami przesadzam z tym i za bardzo cisnę, i wtedy celowo też zwolniłem i zacząłem tych książek słuchać mniej, ale może, nie wiem, uważniej, starannie je dobierać i, i też celowo na przykład rezygnować z niektórych książek, żeby posłuchać więcej podcastów, żeby też trochę to zbalansować, no bo bez sensu jest słuchanie czy czytanie książek tylko po to, żeby odhaczyć na liście. No, trochę absurdalne. Hmm. A powiedz kiedy słuchasz podcastów? No bo to w cholerę czasu, panie. To nie wiem, masz jakiegoś tak zwanego RDC, czyli wiem, ruszasz się, coś łazisz. Kiedy jest ten twój czas na podcasty? Głównie rano, dlatego że odstawiam córkę do szkoły i od niej ze szkoły do nas do domu to jest powiedzmy taki półgodzinny spacer. Więc zawożę ją tam autobusem albo tramwajem, bo mamy jedno i drugie pod, pod nosem, no i wracam sobie spacerem. I, I te pół godziny to jest super w ogóle czas, bo, bo właśnie mogę spokojnie założyć słuchawki i posłuchać. Drugi taki czas, no to jest w domu. Podobno w ogóle najwięcej ludzi słucha podcastów w domu. Więc tak, więc w domu albo kiedy odkurzam, albo kiedy prasuję. W ogóle prasowanie to jest... Weź nie mów na głos, bo mi żona zaraz powie. Ale Słyszałeś jest... Marka? Słyszałeś? Odkurza. Ja, to jest, znaczy powiem Ci, jeżeli, jeżeli chodzi o odkurzanie, to to tutaj odkurzanie akurat mamy stosunkowo niewiele, nie znaczy niewiele, no niewiele, dlatego że mamy tego tam, tam i-robota, który no chodzi tak, i odkurza, to... no ale on po schodach nie chodzi, bo to jest taki model, który nie chodzi po schodach, więc schody trzeba odkurzyć zwłaszcza, że tutaj też angielskie domy, przynajmniej ten, który, w którym mieszkamy, one mają bardzo dużo wykładzin. I tutaj w zasadzie poza kuchnią i łazienką wszędzie jest taka gruba dywanowa wykładzina, więc ten iRobot rzeczywiście jest potrzebny, bo tu jest masa takich do zbierania. Więc odkurzanie, a druga sprawa prasowanie. Ja po prostu pokochałem prasowanie od, od kiedy słucham podcastów, bo to jest genialne, genialne, wiesz, genialne warunki do tego, żeby słuchać. No bo machasz tą ręką, tam mm. I... Ja bym zdążył przypalić wszystko. Jestem taki totalny nieudacznik, nie? więc już, czego tknę to w tych domowych obowiązkach, to naprawdę się źle kończy. No i chyba tak trochę wracając do tej popularności podcastu, chyba ludzie są coraz bardziej zajęci i podcasty właściwie są trochę w tle. W ogóle analizowałeś fenomen podcastów, bo trochę z Michałem Szafrańskim też gadałem, ale on, on też opowiadał, że ty mu siedzisz po prostu w głowie, że podcast jest o tyle fenomenalny właśnie, że ta intymna relacja z odbiorcą no to jest nie do przeskoczenia przez YouTube'a, bo ty po prostu resztę, zostawiasz. No, no dobra, okej. Okay. Trochę o fenomenie podcastów. Może tam ze swojej perspektywy powiedzieć. No, na pewno ten, ten. Ta więź, która się nawiązuje, jest niesamowita, i ona wiąże się. Z, z jednej strony, z tym, że e, słyszysz czyjś głos. A w ogóle słuchanie, sam, sam jak pomyślisz o słowie słuchanie, to ono. E, Zwłaszcza chyba w polskim języku, ale pewnie w wielu innych też, od dziecka, nie wiem, słuchaj rodziców, słuchaj mhm. nauczycieli. Znaczy, słowo słuchaj kojarzy się z kimś, kto wie więcej, z kimś, kto, nie wiem, powie ci, co masz zrobić, i tak dalej. Więc to, to jest taki, taki mechanizm, który, wydaje mi się, gdzieś tam może mieć jakieś, jakieś tło. Druga sprawa jest taka, że z podcasterem jesteś sam na sam. Ja wiem, że niektórzy słuchają, mhm. na przykład, nie ja wiem, jedzie rodzina i słuchają podcastu w samochodzie na głośnikach, ale to jest rzadka mhm. sytuacja. Z reguły słuchamy e, samemu, więc jesteśmy z daną osobą sam na sam. Często w, i, i, wiesz, to nie jest tak, że idziemy w grupie kilku osób i każdy ma słuchawki i słucha, tylko rzeczywiście jesteśmy jeden na jeden, czy to w samochodzie, czy, czy w innych okolicznościach e, z, tym, z tym podcasterem i. Ten podcaster mówi nam prosto do ucha. Znaczy, to, że słuchamy przez słuchawki, to powoduje też, że mamy można powiedzieć fizyczny kontakt z głosem tego podcastera. Znaczy, to, te, wkładamy słuchawki, on nam mówi do ucha. Ten, te, te struny, yy, znaczy, Boże, te, te fale dźwiękowe gdzieś tam poruszają odpowiednie elementy w uchu. I to jest, wiesz, no to, to nie jest dotyk formalnie, ale rzeczywiście głos podcastera porusza pewne elementy w naszym ciele. E. To, to, to wszystko się składa... No, fenomen tego ASMR-u bodajże, tak? to, to, to tam idzie gdzie tam relaks, czy różne doznania ludzie przy ASMR-ze mają, ale no, to jest tylko głos. Wiesz co, no, często jest tak, że przynajmniej ja, ja tak mam czasami, że, że słyszę, że niektórzy zasypiają przy podcastach, bo jest coś takiego relaksującego. Ty zasypiasz? No bo, <laughs> tak, ja właśnie temat mówię... temat snu, widzę, że markujemy. Ja przy audiobookach częściej mi się zdarza rzeczywiście zasypiać. Chociaż staram się już ten... Jakoś to ogarnąć i no, po, ale potem ten... normę zrobiłeś tych tam 20 tam do lipca wiesz A. część tam, no. ja <laughs> e... Dobra, żarcik taki e... ale te no, ale, ale jest, jest coś takiego rzeczywiście że to jest taka wiesz bardzo bliska relacja i to jest też mega fajne kiedy się spotyka słuchaczy i wiesz i kurczę, no rozmawiacie wiesz spotykacie się pierwszy raz w życiu i fajnie wam się gada no tak, bo oni cię znają, tak? Właśnie miałeś takie sytuacje, gdzieś tam, nie wiem czy w Sheffield, ale nie wiem czy cię w Sheffield w ogóle słuchają, są Polacy tam gdzieś. Wiesz co, powiem ci, poza sytuacjami takimi w Polsce, gdzie jest jakaś konferencja i tam, nie wiem, są słuchacze i się spotykamy, to jedyny, jedyny przypadek, kiedy podszedł do mnie ktoś na ulicy i powiedział: O, czy to Marek z małej wielkiej firmy, bo ja słucham? To było w Sheffield, właśnie. No proszę, może <laughs> przyjechał tam specjalnie? Nie, no super. <laughs> To jest, to jest bardzo fajne w ogóle takie doznanie, nie? że czujesz, tą, że ta druga strona. Znaczy, nie ukrywam te, przez te live'y, jak ja gębę pokazuję, więc mi się tam częściej zdarza taki kontakt. Na mnie w sklepie tam gdzieś to, O, cześć, zieniu, a przy okazji robię komunię tam zdjęcie, jaki aparat byś polecił. Nie? Się tam, się z reguły tak kończy ta dyskusja. No dobra, czyli tak trochę pokrążyliśmy. Się zastanawiam, czy jakiegoś tematu jeszcze nie, nie, nie ruszyliśmy. Sobie notatki robiłem na ten notateczki moje

Zostawmy może, chciałbym dojść do tej listy twoich książek może do polecenia, na, na koniec, czy może dla porad, będziesz miał jakąś taką poradę, taką na koniec dla ludzi, dla twórców. Wiesz co, <grym> znaczy, znaczy jeżeli czy chodzi o. To... Od... Jedna rzecz, to już powiedzieliśmy o, te, o tych statystykach, żeby tak. naprawdę na początku kompletnie Alec. na nie nie zwracać o, uwagi. To w ogóle to widzisz, zapisałem sobie to, tylko ja tak piszę, że naprawdę nie jesteś w stanie odczytać. <grym> no, 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 ale no, myślę, że tak. druga sprawa, która też jest mega hmm. ważna w przypadku, zwłaszcza takich startujących twórców, bardzo często jest tak, z moich obserwacji przynajmniej, że to, że decydujemy się na podzielenie ze światem, czy to jakimś nie wiem, podcastem, zdjęciami, czy czymkolwiek, to wynika z tego, że obserwujemy innych twórców, podziwiamy ich i chcielibyśmy też mhm. robić coś tak fajnie jak oni. No i tutaj jest pewne niebezpieczeństwo w tym, tak fajnie jak oni, bo czasami, nawet podświadomie, zaczynamy. Kopiować pewne, pewne wzorce. I z jednej strony to jest dobry sposób, żeby się uczyć, bo, bo też no, to, to jest jak nie wiem, jak, jak, jak idziesz do dowolnej szkoły, gdzie uczą cię jakiegoś rzemiosła, no to zaczynasz od kopiowania tych, którzy robią to dobrze, po to, żeby opanować technikę, a potem idziesz i robisz swoje rzeczy. Więc czasami trudno tego uniknąć. Ale jednak namawiałbym każdego, kto chce publikować treść żeby od początku starał się znaleźć jakiś swój twist, mm -hmm. wiesz, zrobić tam coś takiego, co, co jest tylko jego. E Później będzie się frustrował tym, że inni to kopiują. To jest inna sprawa. Chyba chciałem zapytać, zdarzać ci. Masz takie frustracje, że cię kopiują. Wiesz, ty doradzasz o przedsiębiorczości, więc coś to ciebie słucha i robi podcast, to z reguły będzie w temacie, czyli też będzie doradzał przedsiębiorcą. Masz takie frustracje wewnętrzności. Z mojego punktu widzenia, każdy. Każdy twórca daje trochę inną perspektywę. I właśnie dlatego. Warto tej, wła tej własnej perspektywy słuchać, szukać. Bo jeżeli ja dzisiaj chciałbym zacząć robić zdjęcia, i pomyślałbym, chcę robić takie zdjęcia, jak Zieniu, będę brał fajne modelki, robił im różne sensualne sesje, popatrzę u ciebie, jak one tam się mają wyginać, i tak dalej. I nie wiem, kupię od ciebie jakieś presety do Lightrooma i tak dalej. I Jeszcze wie, nie, nie mam. Ale to wiesz. Bo... Zrobię Marek, dla Ciebie zrobię. <laughs> I jeżeli ja. Wyjdę z pozycji, że ja jestem takim drugim zieniem, no to, to kurczę. Znaczy, jaki jest powód, dla którego ktoś miałby oglądać moje zdjęcia, a nie twoje? Jeżeli ja robię tak jak ty, tylko że umiem mniej no i hmm. dopiero się uczę, to nie ma kompletnie sensu. Jeżeli ja chciałbym y, zacząć swoją działalność w jakiejś dziedzinie, to no. Z mojego punktu widzenia, podstawową, podstawowym pytaniem, jakie powinienem sobie zadać, jest, co ja innego wniosę do tej dziedziny. Ja, ja, czym ja się będę odróżniał od ludzi, którzy robią to do tej pory? Jasne, że jak będę robił, nie wiem, sesję pięknym kobietom, w, w, które, gdzie one mają wyglądać powabnie, no to, to każdy tam zauważy jakieś elementy wspólne z tym, co ty robisz. Bo po prostu poruszamy się w ramach ja, podobnej dziedziny. To ja też unikalnie tam nie robi też są podobni, ale, ale no tak, no, czyli... więc pewnych, wiesz, no, wiadomo, że jak wchodzimy w pewną dziedzinę, to nie da się uniknąć pewnych podobieństw. Ale moim zadaniem, jako twórcy, zwłaszcza startującego twórcy, nie jest wzorowanie się na kimś, ale jest szukanie własnej drogi. I, i... Czyli inspiracje, a nie plagiaty z wielu źródeł szukanie siebie, trochę eksperymentowanie. No dobrze, bardzo dobrze. To, jest, wiesz co, to jest coś, co ja też podpowiadam nowym podcasterom, jak słucham tych nowych podcastów i za co mega ich chwalę, jak słyszę, że ktoś idzie własnym torem. I na przykład niedawno no jest Klaudyna Hebda, która zaczęła nagrywać podcast. Nagrała pierwszy odcinek, w którym ona przeprowadza um, um, słuchacza przez test Mejera Brixa. Tak okay. on się chyba nazywa. Nigdy nie słyszałem podcastu, który, na, który, którego twórca miałby taki pomysł, że słuchacz wraz ze mną przejdzie test, ja mu zadam kilka pytań, on sobie na nie odpowie, i po wysłuchaniu takiego odcinka będzie w stanie powiedzieć, jaki ja mam tam typ osobowości. Okay. Więc to, to mega mi się podobało. W przypadku Michała Kardysia, o którym wspomniałem na początku, on z kolei w swoim pierwszym odcinku zrobił bardzo dużo efektów dźwiękowych aż nawet mu napisałem nie wiem czy nie za dużo ale mówię mega mi się podoba to że ty szukasz swojego pomysłu ja nie słyszałem tak wiesz tak sklejonego podcastu który byłby tak bogaty dźwiękowo mhm. być może jest to przegięcie i Michał powiedział ja też też w drugim odcinku już trochę odpuściłem bo stwierdziłem że to było przegięcie ale ja mówię ale super że próbujesz i szukasz czegoś swojego i mhm. właśnie o tym mówię Wiadomo, nie da się pewnych, no, jak nagrywasz o biznesie, no to, to będziesz nagrywał o biznesie. No pewne tematy i może czy będą się powtarzać, ale rzecz w tym, żeby znaleźć właśnie trochę inne podejście. No dobrze, i to chyba byśmy zmierzali do końca. Też Marek, bardzo Ci dziękuję za. No trochę przegadaliśmy za te wszystkie i porady i, i trochę tego twojego świata, świata podcastu, ale też dzielenia się przedsiębiorczością, przed takim dawaniem ludziom, to nazwałeś użyteczności, znaczy użyteczność, żeby dać im jakąś wartość, czyli pomaganiem ludziom też w pokonywaniu kolejnych kroków. Mi twoje podcasty pomogły w paru rzeczach i chciałbym zachęcić wszystkich słuchających, wszystkich oglądających, żeby też do Marka tam, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie subskrybuje, zerknął, więc Marek, gdzie tak, jak musiało teraz przekierować osoby, to gdzie, gdzie mają cię znaleźć, gdzie tam się podpinać. Na stronie maławielkafirma.pl jest wszystko. Tam są i odcinki, i tam jest zakładka, jak słuchać. Tam można sobie zobaczyć w poszczególnych aplikacjach, jak mnie znaleźć. No bo, bo tutaj sposobów słuchania podcastów jest bardzo wiele. Najwygodniejszym sposobem z mojego punktu widzenia jest aplikacja w telefonie. Ale są ludzie, którzy słuchają przez stronę internetową albo nawet pobierają sobie MP3-ki na jakieś urządzenie. Słyszałem nawet, nie wiem, czy to jeszcze ciągle ktoś robi, ale kiedyś było tak, że ludzie pobierali MP3-ki, zgrywali na płytę CD i o, odpalali hard, sobie z płyty CD na przykład w samochodzie, więc no, można to robić na różne sposoby, jak komu wygodnie, ale na mała maławielkafirma.pl tam znajdziecie instrukcję, jak, jak to zrobić na, na chyba każdy możliwy sposób, więc czy ktoś słucha w, nie wiem, w Apple Podcast, w Spotify, w Google Podcast, Podcast w Overcast, czy podcast Addict, czy jeszcze w jaki, przez jakieś inne e, aplikacje. To, to wszystko można tam znaleźć. A kurs, kiedy kolejna edycja? I komu komuś go polecił? Kolejna edycja, być może, tak. Początkowo myślałem, że pod koniec 2019 roku, ale nie jestem pewien, czy, czy tam, czy, czy dam radę, więc być może będzie jakaś taka mikroedycja, bardzo, bardzo jakaś mała, krótka dla niewielkiej grupy, a bardziej prawdopodobne, że, że będzie taka większa już na początku 2020 roku. Natomiast polecam ten kurs każdemu. Kto chce budować swoją markę za pomocą podcastu, to wcale nie, nie, nie jest jednoznaczne z tym, że chce nagrywać podcast o biznesie, mm -hmm. dlatego że swoją markę, zwłaszcza markę osobistą, bo do tego podcast genialnie się nadaje, mogą budować i prawnicy, i fotografowie, i psycholodzy, i pedagodzy, i tłumacze, i lekarze, i z każdej branży, tak naprawdę specjaliści. Więc każdy, kto czuję, że ma jakąś wartość, którą chciałby się podzielić, to, to no, podcast jest genialnym medium do tego. No super. Więc właśnie, ja zaczynam. Także pierwszy odcinek za mną. <laughs> Ostatnio się ktoś zapytał, a o czym fotograf ma gadać, o sprzęcie. Okazało się, że można gadać ciekawie o fotografii, i tych podcastów o fotografii też już jest chyba z 8, 9. Także też się rozwija. Sam będę subskrybował też kolejne, jak się pojawią. Dobra, Marek, ogromne dzięki, za wszystko, co robisz i za ten poświęcony czas. I Fajną pogaduchę. Z rzeczy, które bym chciał podlinkować, czy ty możesz udostępnić tą listę książek, które uznasz za warte przekazania dalej, czy ty już ją masz gdzieś na podcastach? Yy, w sensie znaczy ja listę mam... książek polecanych. Lista książek polecanych jest. Ona jest na mała wielka firma.plu, okay. książki. I tam są, yy, tam są linki do książek i linki do konkretnych odcinków podcastu, gdzie była mowa o tych książkach, gdzie goście je polecał, więc. Jest no i mało tego, dzięki, dzięki jednemu ze słuchaczy Bartoszowi. To jest kompletna lista od pierwszego odcinka. Wszystkie no. książki, o których była mowa, w ponad 270 odcinkach w ciągu 10 lat wszystkie te książki Bartosz wyciągnął i, i taką listę dzięki niemu tak naprawdę mogłem udostępnić, więc, więc naprawdę wielkie, wielkie dzięki dla niego jeszcze raz. No, i dzięki dla, dla Ciebie. Życzę Ci kolejnych lat każdego projektu, który, który tam realizujesz. Masz jakieś teraz na topie? W sensie, masz ta, coś poza podcastami, co chciałbyś zaryzykować, spróbować? Wiesz, co no, chodzi mi po głowie, dlatego że tak. W zeszłym roku tak naprawdę, przez cały poprzedni rok, można powiedzieć, wy, wychodziłem z mojego wydawnictwa. To znaczy, przekazywałem poszczególne rzeczy. Redaktor naczelnej, która tam teraz z tym wszystkim zawiaduje, trwało to aż rok, dlatego że to się wiązało z wyjazdami na targi, gdzie ja tam musiałem ją przedstawić odpowiednim osobom, wprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki proces rozłożony w czasie. No i w tej chwili mam, mam trochę więcej mocy przerobowych, więc, więc tak się zastanawiam nad różnymi projektami. Niczego konkretnego jeszcze nie postanowiłem. Poza tym, że no na pewno na pewno będą kolejne edycje podcast Pro, bo tutaj rzeczywiście widzę bardzo duże też zapotrzebowanie, bardzo wiele osób. Zainteresowanych, no ale ten kurs już tam aktualizuję ciągle, natomiast mam, mam trzon gotowy, więc tak trochę, trochę mi się uwalnia. No, wyjeżdżam za chwilę na wakacje, więc będzie? będzie. To jest zwykle dobry czas, żeby, wiesz, przestać myśleć i, mhm. i samo coś tak. tam się zaczyna układać w głowie. No dobrze, to gdzie wyjeżdżasz na wakacje? Możesz zdradzić, czy ci tam fani dopadną zaraz? Nie, nie sądzę. Wyjeżdżam no, na Maderę. Więc... Na Maderę. Tak. No dobrze. To życzę Ci takiej pogody, jak lubisz. Dzięki. <laughs> Bardzo dziękuję, Marek. A was wszystkich zachęcam, żebyście uderzyli tam do kanału na marka, posubskrybowali, znaleźli odcinki, które, was, które wam mogą pomóc. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Marek, cześć. Dzięki, wielkie za zaproszenie i wielkie dzięki za to, co robisz. Dlatego, że jak myślę o ludziach, którzy przekazują wartość w różnego rodzaju mediach internetowych, to, to Ty jesteś jedną, jedną z osób, które naprawdę robią to świetnie. Więc dzięki, wielkie. O, dziękuję. To trzymajcie się. Tu mam swoje. To są moje pytania. Okay. To są moje odpowiedzi, bo też sobie zrobiłem ja tam tam notatki do niektórych rzeczy.